Temat jest bardzo obszerny i przez wiele osób jeszcze w Polsce uważany za kontrowersyjny, a czasu mamy mało. To znaczy tak, ja mogę mówić do Państwa 3 czy 4 godziny, ale Państwo nie będą tyle siedzieć, na pewno nie wytrzymacie. Także musimy to jakoś ze sobą pogodzić. Dlatego temat jest kontrowersyjny, że mamy w Polsce święto Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tych ludzi, którzy uczestniczyli w powstaniu antykomunistycznym. To powstanie wybuchło na ziemiach polskich w styczniu 1944 roku, gdy od wschodu na terytorium przedwojennej Polski wkroczyła Armia Czerwona. Po raz drugi ten sam okupant robił to samo, co w latach 39-41. Polskie państwo podziemne, które istniało podczas okupacji, które walczyło o niepodległość, musiało zająć stanowisko. Nie było to tak, że to był sojusznik naszych sojuszników, że wszystko będzie dobrze. Chociaż Armia Krajowa wybrała taką koncepcję, żeby ujawniać się wobec bolszewików, pomagać im w akcji Burza, brać udział w operacjach wojskowych, pomagać im wywiadowczo, licząc na to, że bolszewicy tym razem potraktują nas lepiej niż w 1939 roku. Okazało się, że nie tylko, że nie było lepiej, ale tak naprawdę było chyba jeszcze gorzej. Ta koncepcja nie udała się i bolszewicy stali się formalnymi okupantami Polski. Ludzie, którzy brali udział w tym powstaniu, którzy przeciwstawiali się komunistom, zarówno Sowietom, jak i naszym komunistom, naszym, mówię w cudzysłowie, rodzimym, to są żołnierze wyklęci. Oni przez kilkadziesiąt lat mieli nie istnieć w świadomości narodowej. Dla Polaków to miało być obelgą. To były bandy reakcyjnego podziemia, to byli faszyści, to byli zbrodniarze. Wszystko, co najgorsze, chciano im przypisać. Major Wiktor Herer, szef Wydziału Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, później awansowany do stopnia pułkownika, zaraz powiem o jego dalszych losach, w 1948 roku podczas przesłuchania Wiesława Chrzanowskiego, późniejszego profesora, marszałka Sejmu, a w latach 80-81 doradcy Komisji Krajowej Solidarności, wtedy więźnia politycznego, zapytany przez Wiesława Chrzanowskiego, dlaczego wy tak z nami postępujecie? Aresztowaliście nas? Na pewno nas możecie unicestwić, możecie nas zabijać, ale dlaczego nas torturujecie? Dlaczego o nas wypisujecie takie plugastwa na zewnątrz? I wtedy Herer powiedział mu w twarz, licząc się z tym, że ich władza, komunizm, będzie w Polsce na zawsze, więc nie muszą się z tym kryć. Powiedział tak, my was możemy zabić i my to będziemy robić. To nie w tym problem. Nam chodzi o to, żeby w oczach społeczeństwa was jak najbardziej zohydzić, żeby o was zapomniano. I ta reguła obowiązywała przez następnych kilkadziesiąt lat. Tych ludzi opluwano, oskarżano o wszystko co najgorsze. Najbardziej przykre i tragiczne w tym wszystkim jest to, że ci, którzy oskarżali, oskarżali o swoje własne zbrodnie. Oskarżali o to, co robili sami. Przede wszystkim o mordowanie Żydów podczas okupacji. Nikt nie ma w cudzysłowie zasług na tym polu tak wielkich, jak komuniści. Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa zabijały Żydów setkami. Są wstrząsające dokumenty, które teraz dopiero wychodzą na jaw, gdy grupy rzekomo partyzanckie Gwardii Armii Ludowej, łapiąc w lasach grupy kobiet z dziećmi, małe grupy Żydów ukrywających się, którzy przetrwali zagładę, którzy uciekli z gett, gdzieś tam przetrwali, jeszcze do końca okupacji są wyłapywani przez komunistów i ich zeznania są takie, że Władysław Spychaj, który później był oddelegowany już jako szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach do spraw pogromu, bo już miał przecież doświadczenie z Żydami, nakazywał tym nieszczęśnikom rozbierać się do naga, kłaść ubranka obok, dziecięce, kobiece, żeby się nie pobrudziły krwią, żeby nie były postrzelane. Kto mógł dokonywać takich rzeczy? Ludzie o mentalności zbrodniczej, ludobójcy. I oni później oskarżali żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych o to, co robili sami. Były niejawne postępowania prokuratorskie, dochodzenia, którzy komuniści co zrobili, ale to nie było publikowane, nie było znane, a w jawnych, pokazowych procesach, po torturach, gdzie ludzie się przyznawali do niepopełnionych zbrodni, pokazywali, zobaczcie, oto jest AK, oto jest NSZ, to jest ta przedwojenna Polska, zła, faszystowska. Tylko my jesteśmy dobrze. Ta propaganda obowiązywała przez bardzo wiele lat. Żołnierze wyklęci doczekali się zmiany swojego statusu.
mają swoje święto, ale to jest sprawa niedokończona, bo została jeszcze organizacja wyklęta. Jeszcze jest tak, że w bardzo wielu kręgach nieświadomi ludzie, pełni dobrej woli, ale nie mający wiedzy, nie mający dostępu do tej wiedzy, uważają, że Narodowe Siły Zbrojne to było coś gorszego. To była jakaś taka organizacja faszystowska. To była organizacja, która współpracowała z Niemcami. Oskarża się ją także o mordowanie Żydów. Te wszystkie zarzuty są nieprawdziwe. Te wszystkie zarzuty są bezpodstawne. Co więcej, gdy bada się działalność Narodowych Sił Zbrojnych na podstawie dokumentów przez nich wytworzonych, ale także dokumentów na ich temat wytworzonych, innych organizacji niepodległościowych, czy też dokumentów niemieckich, to jest to piękna, krystalicznie czysta polska organizacja narodowa o niezwykłych zasługach, którą wyróżnia w polskim podziemiu to, że powstała całkowicie oddolnie, nie posiadając żadnych środków materialnych z zewnątrz, nie miała żadnej pomocy. Organizacja, która nie była przez nikogo finansowana. Organizacja, która nie podlegała żadnym zewnętrznym ośrodkom politycznym, decyzyjnym, która była odporna na wszelkie wpływy ideologiczne zewnętrzne, a potrafiła stworzyć organizację potężną, liczącą prawie 100 tysięcy ludzi, która jako jedyna obok Armii Krajowej funkcjonowała jako organizacja wojskowa w podziemiu. Inne organizacje to były partyjne bojówki, przybudówki, natomiast Narodowe Siły Zbrojne były organizacją czysto wojskową. Jest bardzo wiele podobieństw do Armii Krajowej, ale też są zasadnicze różnice. I na początek chciałbym to w jakiś sposób wyjaśnić. Narodowe Siły Zbrojne jako jedyne miały strukturę wojskową, tak jak AK. Miały bardzo pokaźną grupę oficerów zawodowych i oficerów z rezerwy przedwojennych w swoich szeregach. Tam było kilku przedwojennych generałów, liczne grono pułkowników, podpułkowników, majorów, czyli oficerów wyższych, w tym grupy oficerów dyplomowanych. Żadna inna organizacja poza AK nie miała takiej ani struktury organizacyjnej, ani takiego zasięgu terytorialnego, ani takiej profesjonalnej kadry wojskowej. Jest to organizacja, która formalnie powstała dopiero 20 września 1942 roku, ale powstała z jednoczenia innych, mniejszych organizacji, które wybrały samodzielną drogę. Co ich wyróżniało? Przede wszystkim program polityczny i pewna wizja, której w podziemiu nie było. Wszystkim organizacjom niepodległościowym chodziło o odzyskanie niepodległości. To był cel główny i wszyscy o tym mówili. Ale nie było tej wizji, co z tą niepodległością zrobić, jaka ona ma być, czy ma być taka jak przed wojną, czy ma być trochę inna, czy walczymy o coś więcej, czy chcemy coś zrobić inaczej. W Narodowych Siłach Zbrojnych od samego początku jest pewien plan polityczny, jest wizja. Co więcej, w tej organizacji są prawdziwi polityczni wizjonerzy, którzy pokazują, czego chcą i jak to osiągnąć. Ale wracając jeszcze do tych porównań z organizacjami innymi, to tylko NSZ obok AK ma konkretne plany operacyjne, czyli plany użycia organizacji na wypadek powstania powszechnego i dalej. To są plany na szczeblu centralnym, czyli dowództwa, i plany okręgowe. Te plany są skonstruowane tak, że jeszcze przed scaleniem z Armią Krajową, które nastąpiło w marcu 1944 roku, NSZ-owcy, oficerowie sztabowi przewidują, że jeśli dojdzie do wystąpienia, dojdzie do załamania się frontu, a wizja była taka, że druga wojna się będzie kończyła mniej więcej tak samo jak pierwsza, czyli z frontu wschodniego będą wracały zwarte masy żołnierzy niemieckich, będą wracali do Niemiec i dopiero w tym momencie będzie mogło wybuchnąć polskie powstanie, będzie rozbrajanie Niemców i będzie obejmowanie władzy. Celem polskiego państwa podziemnego, nie tylko NSZ-u, ale całego polskiego państwa podziemnego, jest to cel sformułowany w 1942 roku przez delegaturę rządu, była nie walka z Niemcami. To jest nieprawda. Nie chodziło o to, żeby jednego, dwóch, pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu Niemców gdzieś zabić, żeby doszło gdzieś do walki bezpośredniej. Polskie podziemie było na to za słabe. Niemcy stosowali potworne represje. Za każdego zabitego Niemca mordowano 50, 100, a czasami więcej Polaków. Na takie wybijanie się
nie mogliśmy iść. Nie było dobrej broni. Nie było możliwości rozwinięcia tej konspiracji. To wszystko musiało być ukryte. Więc tym celem działania było przygotowanie się na okres powstania powszechnego, ale na co dzień tym celem bezpośrednim, najważniejszym, było to, o co troszczy się każdy naród. Celem była ochrona ludności cywilnej przed wyniszczeniem. Chodziło o nierobienie takich akcji, które będą powodowały dalsze straty. Stąd komuniści po wojnie mieli tytuł do chwały. Mówili, oto AK. Oni sami mówili, że stoją z bronią u nogi, że na coś czekają. Nie chcieli walczyć z Niemcami. NSZ-owcy nic nie robili. Współpracowali z Niemcami. A my, komuniści, od początku głosiliśmy rewolucję. Od początku chcieliśmy robić wielkie antyniemieckie powstanie. Tylko że cel tego powstania był zupełnie inny. Dzisiaj, gdy na jaw wychodzą dokumenty sowieckie z tamtego okresu, gdy wychodzą sowieckie plany, to widzimy, jakie to było przerażające. Instrukcje z Moskwy były takie. Rozpalić walkę partyzancką tak i prowadzić działania tak, żeby ludność polska poniosła jak największe straty. Bo jak my wejdziemy, to będzie nam łatwiej, będzie mniejszy opór. Rozpoznamy tych, którzy są potencjalnie dla nas w przyszłości zagrożeniem. To jest nasza tragedia, że my tego wszystkiego nie wiedzieliśmy i w bardzo wielu zakresach do dzisiaj tej wiedzy nie mamy. Ale to jest podstawowa, fundamentalna różnica między podziemiem niepodległościowym i podziemiem komunistycznym, które było sowiecką agenturą od początku do końca. Jest taka wielka pacyfikacja na ziemiach polskich, w powiecie kraśnickim w lutym 1944 roku. Niemcy spalili i wymordowali 7 wsi, około 1400 ofiar. Nie było takiej zbrodni w okupowanej Europie tej skali jednorazowo. Do 1989 roku tego w ogóle nie było. O tym się nie mówiło. Dlaczego? Bo to były wsie NSZ-owskie. Mieczysław Moczar, prawdziwe nazwisko Mikołaj Diemko, członek później biura politycznego, szef MSW w bezpiece tyle lat. On w 1944 roku, wówczas, gdy Niemcy tej pacyfikacji dokonywali, napisał w meldunku: hura, hura, hura. Reakcja dostaje ciosy od Niemców. Naszych wsi nie ruszyli. I Moczar wymyślił szatańską rzecz. Wykonywać akcje bezpośrednio w pobliżu zabudowań, w pobliżu osad, wsi, małych miasteczek, a najlepiej wewnątrz. Dokonać zamachu, wycofać oddział. Niemcy przyjadą, będzie grupa pacyfikacyjna, spacyfikują okolice. Młodzi i silni uciekną do lasu, uratują się. Resztę Niemcy zabiją. Ci młodzi w lesie będą dyszeli zemstą. A my przyjdziemy i powiemy, mamy broń, potrzebujemy ludzi. Straciliście najbliższych. Chodźcie z nami, będziemy bić Niemców. W ten sposób zdobywało się kadry organizacyjne. Tylko jakim kosztem? Ten cel państwa podziemnego, ochrona ludności cywilnej przed wyniszczeniem, był dla nich czymś wstrętnym, czymś obcym. Z czymś takim nie było dla nich racji. Wywiad Armii Krajowej i Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych, który w całości pracował na rzecz Armii Krajowej od samego początku, na długo przed scaleniem, to jest to, czym Polacy mogą się z II wojny światowej pochwalić naprawdę. Dlaczego Brytyjczycy nie chcą dzisiaj tych dokumentów ujawnić? Dlaczego mówią, że to są albo tajne, albo zostały zniszczone? Bo dopiero wtedy zobaczylibyśmy, jak wielki wkład miała Polska, ta Polska okupowana, zniszczona, podziemna, w dzieło wygrania II wojny światowej. Siatki konspiracyjne wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych obejmowały nie tylko Generalne Gubernatorstwo i nie tylko ziemie wcielone do Rzeszy, ale także terytorium całej Rzeszy Niemieckiej i tereny okupowane bardziej na zachód. Wszędzie tam, gdzie były skupiska ludności polskiej, przedwojenne osadnictwo, ludzie, którzy emigrowali za chlebem do Belgii, do Francji, wszędzie tam, gdzie były zwarte grupy polskiej ludności, ludzie wywożeni na roboty przymusowe, wszędzie docierali wywiadowcy Narodowych Sił Zbrojnych. Wszędzie zdobywali informacje. Te informacje były przetwarzane w analityczne raporty, przesyłane, a następnie z Polski potajemnie
przesyłane do Londynu. To było rozpoznanie fabryk niemieckich, umocnień, transportów wojskowych. Jest fantastyczny wywiad kolejowy. Dzień po dniu są meldunki z wielu węzłów kolejowych. Dzień po dniu, noc po nocy jest ewidencja wszystkich niemieckich transportów przejeżdżających przez daną miejscowość. Taki meldunek z jednego dnia czy z kilku dni nie dawał zupełnie nic, ale z wielu tygodni i z wielu miesięcy pokazywał ruch jednostek niemieckich. Te jednostki były oznaczane symbolami. To był niedźwiedź, to była choinka, to było jakieś zwierzę, jakaś roślina, to były symbole. I analityk, który nakładał na siebie raporty, który to porównywał, wiedział z czasem, jakie jednostki, wielkie jednostki niemieckie, gdzie są przenoszone, gdzie się szykuje inwazja, gdzie się szykuje uderzenie z frontu, gdzie następuje koncentracja wojsk pancernych. Dla aliantów była to wiedza bezcenna. Alianci nie mieli tu swoich szpiegów, nie mieli swoich siatek wywiadowczych, a Polacy mieli konkretne dane. I w tym wywiadzie Narodowych Sił Zbrojnych pracują młodzi ludzie. Rzadko tam się trafiają osoby powyżej 30 roku życia. To jest młoda polska inteligencja, bardzo często ludzie wywodzący się w przeszłości z niemieckich rodzin, którzy studiowali w Gdańsku, we Wrocławiu, w Berlinie, świetnie znają obyczajowość niemiecką. Biegle posługują się językiem niemieckim. Są w stanie wtopić się tam w społeczność niemiecką. Na fałszywych dokumentach udają Niemców i mają fantastyczne osiągnięcia. To jest rozpoznanie składów amunicji, fabryk zbrojeniowych, ruch ludności, magazyny żywnościowe, Peneminte, produkcja broni rakietowej. To wszystko ci młodzi ludzie byli w stanie robić ideowo, z największym poświęceniem. Większość z nich Niemcy wyłapali. Ta młodzież, najlepsza polska młodzież, była tracona na wzór średniowieczny. Niemcy w więzieniach w Berlinie, w Moabicie, w Radomiu, w Królewcu, we Wrocławiu ścinali ich toporami na pniach, wieszali ich na hakach rzeźniczych. Uważali, że w ten sposób oddają im cześć, tak jak to w średniowieczu oddawano cześć ofiarom przez pohańbienie, przez taki rodzaj zadania śmierci. I oni to znosili godnie. Dzisiaj w Polsce nie ma o nich mowy. Jest tablica na więzieniu Moabit w Berlinie. W Polsce ci młodzi ludzie są nieznani nawet z imion i nazwisk. Nie ma ich ulic, nie ma ich placów, nie ma dla nich tablic, nie ma dla nich miejsca w naszej polskiej historii, bo oni są niesłuszni, bo oni są z Narodowych Sił Zbrojnych, bo to rzekomo polscy nacjonaliści, polscy faszyści. Która organizacja poza AK może czymś takim się pochwalić? Twórcą tego wywiadu był Stanisław Jotet, oficer rezerwy Wojska Polskiego, inwalida z wojny 1939 roku. Człowiek wywodzący się z hugenockiej rodziny z Francji, z XVII wieku emigrant do tolerancyjnej Rzeczpospolitej. Żaden polski nacjonalista, po prostu Polak z wyboru i z zasiedzenia. I tego typu ludzie osiągnęli to, czego inni za pieniądze osiągnąć nie mogli. Mówiąc o tych opiniach niemieckich, chciałbym Państwu podać kilka małych przykładów, które są niezwykle znamienne, bo to, że im się zarzuca, tak jak komuniści mówią, że oni byli proniemieccy, że oni byli faszystami, to powinno mieć odzwierciedlenie w dokumentach niemieckich. Niemcy powinni pisać jako o swoich albo sojusznikach, albo swoich podwładnych, albo pogardliwie o kolaborantach, tak jak pisali o innych. A co pisali o nich? Ostrzeżenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Nowoczesne drukarnie Wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych fałszują niemal wszystkie typy obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie dokumentów osobistych, w tym materiały Reichsführera, czyli Heinricha Himmlera, i jednostek wojskowych. Raport Gestapo. Istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. Inne dokumenty policyjne, Gestapo, dokumenty bezpieczeństwa III Rzeszy. Narodowe Siły Zbrojne są organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez zarzutu i utalentowanych. Tak się nie pisze o podwładnych. Tak się pisze o przeciwniku, który jest dla Niemców największym
zagrożeniem. W styczniu 1945 roku na polecenie Adolfa Hitlera Geheime Staatspolizei dostała rozkaz sporządzenia charakterystyk wszystkich organizacji konspiracyjnych działających na byłym terytorium polskim, jak to się wtedy nazywało. Niemcy chcieli wiedzieć, z czym mieli do czynienia, jak to porównać i w jakiś sposób wykorzystać dla własnej konspiracji, czując, że III Rzesza się kończy. Nie chcieli się z tym pogodzić. Też chcieli mieć swoje państwo podziemne. Też chcieli mieć swoją organizację konspiracyjną i szukają wzoru. I Gestapo, charakteryzując poszczególne organizacje, które działały w Polsce pod okupacją niemiecką, sporządziło także charakterystykę Narodowych Sił Zbrojnych. To dokument leży w Archiwum Aknowych w Warszawie w języku niemieckim, wówczas jako ściśle tajny, do dzisiaj dostępny dla wszystkich badaczy. Naprawdę dziwne, że historycy z tego nie korzystają. Po takim tłumaczeniu z tego brzydkiego języka niemieckiego, formalnego, to brzmi tak: powstanie istota nielegalnej polskiej tajnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne. I Gestapo pisało o nich w ten sposób. Wielkim celem politycznym obozu narodowego, a w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski. Przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Po pierwsze, zdobycie Prus Wschodnich dla Polski. Po drugie, zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę Łużycką. I po trzecie, obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. To jest w programie Narodowych Sił Zbrojnych. NSZ rozwinęły swoją wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami. To piszą siły bezpieczeństwa III Rzeszy. Najwyższa pochwała, jaka mogła spotkać NSZ-owców z rąk ich wrogów, z ust ich przeciwników. To jest pochwała. W kraju ci ludzie byli, są i na pewno jeszcze jakiś czas będą niedoceniani. A Niemcy docenili ich i to na piśmie już w 1944-1945 roku. I gdy generał Reinhard Gehlen, wówczas szef Wydziału Operacji Wschód w głównej kwaterze Wehrmachtu, a po wojnie pierwszy szef zachodnioniemieckiego wywiadu w kwietniu 1945 roku dostaje polecenie od Führera III Rzeszy: wskaż organizację, na którą mamy się oprzeć. To są ostatnie tygodnie III Rzeszy. On bez namysłu napisał: Narodowe Siły Zbrojne. Był to najbardziej prężny i zorganizowany i dowodzony nielegalny związek Polski. I tu mamy istotę kolaboracji Narodowych Sił Zbrojnych z Niemcami. Nigdy nie było żadnej kolaboracji. Natomiast ci, którzy im to przez całe lata zarzucali, komuniści, Gwardia Armia Ludowa, Polska Partia Robotnicza, to są organizacje, które nie tylko powinny być wyjęte spod prawa, ale jeszcze żyjący uczestnicy tych formacji powinni stawać przed polskimi sądami. A moralnie i politycznie w całości tamto podziemie powinno być jednoznacznie potępione. Komuniści rozpracowywali polskie podziemie niepodległościowe, ustalali adresy ludzi, ustalali ich prawdziwą tożsamość, wydawali tych ludzi Niemcom, organizowali razem z Gestapo wspólne akcje przeciwko strukturom polskiego państwa podziemnego. W lutym 1944 roku w Warszawie, w samym centrum Warszawy, doszło do ataku na lokal delegatury rządu na kraj. Niemcy z Abwery, komuniści z PPR-u i agenci NKWD wspólnie przejęli archiwum delegatury rządu. Niemcy zabrali część antyniemiecką, a komuniści zabrali część antykomunistyczną. Zamordowano przy tym 7 funkcjonariuszy polskiego państwa podziemnego.
Jak w ogóle można mówić o organizacji, która ma na koncie i na sumieniu takie rzeczy, jako o polskiej organizacji, o polskiej partii robotniczej? Jak mogą mieć uprawnienia kombatanckie? Jaki mieli tytuł do władzy po wojnie? Zdrajcy, zaprzańcy i zbrodniarze. A oskarża się za to, o to, innych ludzi, tych, którym nie można czegoś takiego przypisać. Drugi zarzut wobec Narodowych Sił Zbrojnych, stawiany przez cały okres powojenny, to było tak zwane rozpętanie wojny domowej w podziemiu. Komuniści mówili tak, no była taka organizacja, ale co robiła? Zamiast bić się z Niemcami, to organizowała walki z naszym podziemiem. Zwalczała komunistów za ich poglądy, ludzi o innej orientacji, którzy też chcieli jakiejś Polski, tylko trochę inaczej ją widzieli, a oni napadali i mordowali. I nawet wybrali datę, kiedy ta wojna domowa się rzekomo rozpoczęła. Miał być to 22 lipca 1943 roku. Co się tego dnia stało? Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ujęły w lesie, w powiecie opoczyńskim, koło leśniczówki Puszcza, 7 gwardzistów ludowych. Ujęli i powiesili ich w lesie. Tylko za co i dlaczego? Ci gwardziści pół roku wcześniej, w styczniu 1943 roku, wkroczyli jako grupa Izraela Eisenmana, pseudonim Lew, do małej miejscowości Drzewica. Zamordowali dyrektora miejscowej fabryki, aptekarza, nauczyciela, 4 robotników. Na listach proskrypcyjnych, które rozrzucili, zostawili, było 37 nazwisk. Był ksiądz proboszcz, był wikary, byli inni nauczyciele, cała miejscowa inteligencja. Wszyscy ci, którzy się w tej społeczności lokalnej czymś wyróżniali, mieli być zamordowani. Tych 7 zamordowano w ten sposób, że rozbili im głowy kolbami karabinów dla oszczędności amunicji. Na zdjęciach z pogrzebu, a zdjęcia się zachowały, wtedy jeszcze trumny by otwierano przed pogrzebem, widać, jak wszyscy mają przesiąknięte bandaże krwią na głowach. Te głowy były składane z kawałków. Sprawozdanie, jakie Israel Eisenman zostawił z tej akcji, brzmiało tak. Oddział Lwy dokonał czyszczenia terenu z reakcji. Dla nich to nie była walka, to była rewolucja. Oni szykowali dla siebie miejsce w przyszłości, żeby objąć władzę. Żeby móc ją objąć, musieli zniszczyć stary świat. I pół roku później 7 tych bandytów zostało w lesie ujętych przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Użyto podstępu. NSZ-owcy przedstawili się jako rozbity oddział Gwardii Ludowej z Lubelszczyzny, że tam musieli uciekać, tu się wycofują, nie mają kontaktów. I w lesie, jak to w lesie, ognisko, pogaduchy, co wy tu robicie, bo my tam u siebie, wiecie, rozumiecie, towarzysze, to my się bijemy z reakcją. No to ci się chętnie otwierają, mówią, my też, a co żeście zrobili? A w Drzewicy to żeśmy wybili miejscową inteligencję. Bezpośredni dowód. A wszyscy w tym braliście udział? Tak, wszyscy. Wszyscy to robiliście? Wszyscy. No to macie zasługi. No mamy. To po wojnie będą za to zaszczyty. No na to właśnie czekamy. Ci ludzie zostali ujęci, odbył się sąd polowy i zostali powieszeni. Za to była tylko jedna kara. I to stało się dla komuny pretekstem o mówieniu o wojnie domowej w podziemiu. Bandyta, który organizator tego napadu, Israel Eisenman, po wojnie nazywał się już Julian Kaniewski. Był oficerem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, niedaleko stąd. W dzień funkcjonował jako ubek, a wieczorem z grupą takich samych bandytów jak on chodzili na akcje w teren. Gwałcili młode dziewczyny, zabierali złoto. Obrączki, medaliki, kolczyki, łańcuszki, wszystko co się dało. Gdy wiedza o tym zaczęła być powszechna, bo oni się nie kryli z tym procederem, musieli być zatrzymani. Zostali skazani. Israel Eisenman dostał wyrok. 2 lata więzienia w zawieszeniu. Później zmniejszono mu karę jako zbyt drastyczną do roku więzienia w zawieszeniu. Do UB już nie wrócił. Został skierowany do Lublina, na szefa Wojewódzkiej Służby Ochrony Kolei. Możemy sobie wyobrazić, jak chronił transporty.
jeszcze w śledztwie pisał do pułkownika Różańskiego: towarzyszu pułkowniku, przecież my nie rabowaliśmy, my tylko braliśmy to, co nam się należy, bo my zdobyliśmy ten kraj, tą Polskę. My o taką Polskę walczyliśmy. I tu mamy to ohydne oblicze podziemia komunistycznego i tych ludzi. I jednocześnie mamy ten rzekomy polski antysemityzm. Mówienie o kimś, kto ma takie dokonania, mówienie źle, to jest antysemityzm. Bo Israel Eisenman w encyklopediach żydowskich, w publikacjach naukowych żydowskich, ten oddział jest pokazywany jako największe ugrupowanie partyzanckie żydowskie na ziemiach polskich. Tylko to ugrupowanie nie wykonało ani jednej akcji przeciwko Niemcom. Akcję w Drzewicy po wojnie przedstawia się w publikacjach zachodnich jako rozbicie wielkiego posterunku żandarmerii niemieckiej. Tam nigdy nie było niemieckiej żandarmerii. Jedna z akcji, którą ci ludzie się wykazywali w raportach, akcji antyniemieckich, to jest na przykład coś takiego. Oddział wyruszył w nocy do czynności. Spaliliśmy 8 stert siana niemieckiego. Spalili chłopu siano i nazwali, że to jest siano niemieckie. I to była akcja sabotażowa. To było wielkie dokonanie. I ten mit tej wojny domowej w podziemiu pryska w tym momencie, gdy mówimy na poziomie ogólników i tych zarzutów, gdzie się nie bada, nie dociera się do dokumentów, nie mówi się o konkretach, o miejscach, datach, o ludziach, to można tak mówić. Ale tam, gdzie docieramy i każdy zarzut, gdzie można wyciągnąć, pokazać, ujawnić, w tym momencie ci propagandziści są kompletnie skompromitowani. I trzeci zarzut, jaki pada wobec Narodowych Sił Zbrojnych, bardzo nośny do dziś, to jest właśnie zarzut antysemityzmu. Że Narodowe Siły Zbrojne były organizacją antysemicką. Zamiast zwalczać Niemców, to wyłapywały Żydów i ich mordowały. Jest fundamentalna praca naukowa dwóch historyków żydowskich, Izraela Gutmana i Szmula Krakowskiego, The War of the Dumat. Oni tam podają rzekomo 120 przypadków, kiedy polskie podziemie mordowało grupy ludności żydowskiej. Olbrzymia większość tych przypadków jest w ogóle nieudokumentowana. Gdzieś ktoś kiedyś coś komuś podobno, czyli mowa tak naprawdę o niczym. 20 chyba, czy 20 parę przypadków jest takich, że jest wskazanie, jaka organizacja, gdzie mniej więcej, jakaś data. Większość z tego da się wyjaśnić, że to nie było albo tak, albo w ogóle tego nie było. Jest jedno wskazanie na Narodowe Siły Zbrojne, że rzekomo w sierpniu 1942 roku w powiecie kraśnickim oddział Narodowych Sił Zbrojnych zamordował kilkanaście kobiet i dzieci żydowskich. W sierpniu 1942 roku nie było jeszcze Narodowych Sił Zbrojnych. Powstały nieco później. Ale zachowały się dokumenty w starostwie, w archiwum powiatowym z tamtego okresu, z początku 1945 roku, z końca 1944, gdy krewni tych zamordowanych Żydów występują do starostwa o zgodę, o ekshumację ciał swoich bliskich, zamordowanych w pacyfikacji niemieckiej. Dokumenty jednoznaczne. Te rodziny nie musiałyby ani fałszować, ani kryć prawdziwych sprawców. Wtedy była atmosfera, że na NSZ nie tylko było można, ale trzeba było mówić. Ale oni podali prawdę, bo byli bezpośrednimi świadkami, bo z tej egzekucji uciekli. Te dokumenty zostały. I NSZ nie ma z tym nic wspólnego. Gdy w połowie lat 90. zacząłem wydawać tomy dokumentów NSZ, jeden z historyków, nie o proweniencji komunistycznej, dzisiaj bardzo znany, Solidaruch tak zwany, zarzucił mi w liście prywatnym, że fałszuję historię, że nie opublikowałem dokumentów o mordowaniu Żydów przez NSZ. Ja go znałem przedtem, chodziliśmy razem na te same seminaria w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zapytałem go: proszę bardzo, jeśli pan ma jakieś dowody, ma pan jakieś konkretne dokumenty, to zróbmy coś takiego. Dajmy sobie miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, ile pan potrzebuje. Ja zrobię panu zestawienie, ilu Żydów NSZ uratował, ilu Żydów służyło w Narodowych Siłach Zbrojnych, jakie często były powiązania rodzinne ciekawe ludzi z podziemia NSZ-owskiego z ludźmi pochodzenia żydowskiego, a pan zrobi zestawienie, gdzie NSZ-owcy tych Żydów wymordowali. Gdzie, kiedy, ilu. I on mi napisał obelżywie:
Tego nie trzeba udowadniać, bo to wiadomo. To jest postawa uczonego. Nic nie wiadomo. Wiadomo to jest to, co się sprawdzi, co się udowodni. Gdyby tak ktoś przed sądem powiedział, wysoki sądzie, ja go oskarżam, to jest bandyta. A na jakiej podstawie? No wiadomo, no przecież jest, prawda? To ten człowiek nie będzie skazany. Ale Narodowe Siły Zbrojne można było na tej podstawie skazać. I teraz, co jest tym głównym argumentem? Bo to narodowcy, bo ideologia narodowa, czyli nacjonalizm. Polski ruch narodowy i polska idea narodowa nigdy nie była nacjonalistyczna. Nigdy nie była taka, żeby badać pochodzenie po krwi. To jest tradycja jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej. Polakiem był każdy, kto się z Polską identyfikował. Szlachectwo w Polsce uzyskiwał każdy, kto chciał być Polakiem, był na poziomie, miał cenzus wykształcenia, miał cenzus majątkowy, miał zasługi dla państwa. Urzędnicy królewscy, urzędnicy w różnych latyfundiach, pisarze dworscy i tak dalej, ci, którzy się wyróżniali, organizowali szkółki, wybitniejsi księża i tak dalej w rodzinach, dostawali szlachectwo. Polska, pierwsza Rzeczpospolita w Europie była tym krajem, gdzie było ponad 10% obywateli. Szlachcic na Zagrodzie był równy wojewodzie i każdy mógł być wybrany królem. To było coś, czego Europa nie znała do XIX wieku. Nie było różnic. Polska asymilowała Ormian, Tatarów, Szwedów, Holendrów, Francuzów. Popatrzmy na nazwiska, na wielkich Polaków, jak wielu z nich ma inne nazwiska niż typowo polskie. Dlaczego? Bo polskość przyciągała. I to ta sama ideologia obowiązuje w Narodowych Siłach Zbrojnych. Nie ma badania krwi, bo ten pacan, za przeproszeniem, z Polskiej Akademii Nauk nawet mi napisał: mogę pana zapewnić, że ja nie mam ani jednej kropli krwi żydowskiej, ja chcę uczciwie NSZ postawić pod pręgierzem. Ja mu odpowiedziałem: to ja gratuluję panu badań genetycznych, bo ja nie wiem. Moja rodzina jest znana tam, gdzie mieszkała, od początku XV wieku, ale nigdy sobie krwi nie badaliśmy. Do nas przychodzili różni ludzie i w tej Polsce i z Polską zostawali. Natomiast nie jesteśmy rasistami. Zamknął się po tym. Zrozumiał swój błąd. Mam nadzieję, że zrozumiał. I to jest to samo w Narodowych Siłach Zbrojnych. Nie ma tego nacjonalizmu typu rasowego. Nie ma tego, co jest u Niemców, czy u innych, którzy głoszą ten nacjonalizm skrajny, co głosili Ukraińcy, już przechodząc nawet ideologię niemiecką. W Narodowych Siłach Zbrojnych na czele całego pionu politycznego i wojskowego stoi człowiek bardzo mało znany w Polsce, zapomniany. Najmłodszy polski poseł II Rzeczpospolitej. Wybitny adwokat, wybitny działacz Stronnictwa Narodowego. Zbigniew Stypułkowski. On się ożenił z wnuczką profesora Aleksandra Kraushara, wybitnego historyka żydowskiego. Jego młodociany syn, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik Powstania Warszawskiego, był według prawa żydowskiego religijnego czystym Żydem, bo po matce. Czyli organizacja rzekomo nacjonalistyczna, która ma takie krwiożercze instynkty, stawia na czele, na swoim czele człowieka o takich powiązaniach rodzinnych. Jemu nikt tego nie wytykał. Nikt się o to nie czepiał, bo jego żona była Polką z wyboru i jego syn też był Polakiem z wyboru. Po wojnie przez wiele lat w Radio Wolna Europa. A sam Zbigniew Stypułkowski znany był bardziej w świecie. Jego książki, on był doradcą Białego Domu do spraw komunizmu po wojnie, tłumaczone były na 30 kilka języków. W Polsce prawie tej osoby nie ma. Ale gdyby to był tylko on jeden, to można by mówić, że to przypadek, może nie wiedzieli, może na pokaz takiego wystawili, a resztę chcieli ukryć. Nie. W Narodowych Siłach Zbrojnych, w strukturach organizacyjnych, na funkcjach w organizacji wojskowej są Polacy żydowskiego pochodzenia albo polscy Żydzi, polscy patrioci. W Komendzie Okręgu Warszawa oficerem do zleceń specjalnych jest podporucznik Wojska Polskiego sprzed wojny, bokser klubu Maccabi, klubu żydowskiego, Felix Pisarewski. Zmarł kilka lat temu w Australii. Napisał piękne wspomnienia o tym, jak został przez NSZ-owców uratowany, bo był odbity z pawiaka. Była pierwsza akcja w Warszawie odbicia więźnia politycznego. Przeżył wojnę,
zostawił świadectwo. Wstrząsająca książka. Orły i reszki. Feliks Pisarewski. Komendantem powiatu Sokołów Podlaski był Stanisław Zuzga Ostwind. Polski Żyd. Obrońca Polski w 20 roku. Uczestnik wojny 39 roku. Wojny obronnej. A później w konspiracji komendant powiatu Narodowych Sił Zbrojnych. I gdy w listopadzie 44 roku aresztowało go NKWD, gdy wyszły na jaw jego dane personalne, to NKWDziści do niego: toż ty Jewrej, toż ty towarzysz nasz, to ty machnij ty ręką na nich, ty ich wszystkich wydaj i ty u nas dostaniesz stopień, ty będziesz pałkowniku u nas, to ty o nich wszystko tutaj wiesz, będziesz bardzo pomocny. A on mówi: nie, nie mogę, bo złożyłem przysięgę. Ja tą organizację wybrałem. Ja nie byłem do niej wcielony na siłę. No ale toż ty zginiesz, my ciebie zabijemy, jak ty tak nie pójdziesz z nami. On mówi: to zginę, ale zginę jako Polak, który otrzymał przysięgi. W lutym 45 roku został zamordowany. Zginął jako oficer Narodowych Sił Zbrojnych major Stanisław Ostwind, Zuzga, komendant powiatu Sokołów. Polski Żyd w polskiej organizacji, rzekomo nacjonalistycznej i rasistowskiej. I takich przypadków mógłbym tu Państwu dawać więcej. W związku z tym wszystkie te zarzuty, które tej organizacji się stawia, są wyssane od początku do końca z brudnego palucha propagandy komunistycznej. Po 68 roku, gdy wielu funkcjonariuszy bezpieki, aparatu partyjnego, aparatu propagandowego, tych wszystkich Trybun Ludu Wybranego i innych, wyjechali za granicę, tam robili to samo, co robili w Polsce Ludowej. Dalej kłamali, dalej pisali, ale to już było w wolnym świecie. Ich publikacje były podstawą do następnych publikacji, a oni byli wiarygodni, bo przecież przyjechali z Polski, a tam się bili z komunistami, bo komuniści ich wypędzili. Co za obłuda. Oficerowie bezpieki, sędziowie wojskowych sądów rejonowych, którzy skazywali polskich patriotów. Tam byli oceniani jako antykomuniści. Niektórzy z nich jeszcze żyją. Niedawno zmarła w Londynie żona profesora Brusa, znanego kolaboranta i współpracownika bezpieki, Helena Wolińska, podpułkownik Helena Wolińska. Ona wydawała formalne postanowienia prokuratorskie, datowane wstecz, które pozwalały ludzi trzymać w areszcie miesiącami, tygodniami bez sankcji, pozwalały aresztować. Ona widziała tych ludzi, w jakim byli stanie. Ona to wszystko firmowała. Gdy była próba ekstradycji, to wrzeszczała na cały świat, że ona do tego kraju, gdzie Polacy zakładali piece krematoryjne, to ona nie wróci, bo ona się boi. Została wybroniona. W Szwecji do dziś mieszka kapitan Stefan Michnik, znane nazwisko w historii Polski. Człowiek, który wydał kilkadziesiąt kar śmierci, z których wiele było wykonanych na wielkich polskich patriotach. I gdy ostatnio, kilka tygodni temu, norweska i szwedzka młodzież urządziła mu kociokwit pod oknem, policję wzywał, a oni przyjechali z transparentami: tu mieszka komunistyczny morderca. Tam, w wolnym świecie, ludzie mogą i chcą i pamiętają o naszych sprawach. Ilu mamy morderców w naszych społecznościach? Ubeków, sędziów, tych, którzy gnębili Polaków, którzy nas okradali, którzy nas prześladowali. Nie stać nas na taki gest, na jaki stać młodzież norweską czy szwedzką, która bardziej się przejmuje naszymi sprawami, naszym losem. Do tego też musimy dojść. Z opóźnieniem, ale musimy. We własnym kraju trzeba zrobić to, co jest panu Tadeuszu, że przed wszystkim trzeba oczyścić dom. To jest podstawa. W czystym domu będzie normalny rozwój, będzie powrót do normalności. I teraz wracam do tej ideologii Narodowych Sił Zbrojnych, tej potępianej organizacji, która rzekomo właśnie jest taka, jak mówiłem, o tych fałszywych zarzutach. Przepięknym dorobkiem politycznym, programowym Narodowych Sił Zbrojnych są dwie sprawy. Dwie niepodnoszone w żadnym innym podziemiu. A ci ludzie od samego początku mówili o tym otwarcie, głośno i rozprzestrzeniali to w swoich pisemkach, wydawanych książkach, broszurach, referatach, wszędzie tam, gdzie się tylko dało. Propagowali dwie rzeczy. Pierwsza z nich to był program zachodni. To był program powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką i program likwidacji Prus Wschodnich. Gdy w 1939 roku we wrześniu
armie niemieckie uderzyły jednocześnie z trzech stron, z Prus wschodnich, z północy, z zachodu i z południa, Polska po pierwszych trzech dniach bitwy granicznej przegrała wojnę. Później to już była agonia. To było wycofywanie się tych rozbitych jednostek. To było powolne konanie państwa polskiego i polskiej armii. Ale ta wojna już była wtedy przegrana. I ci ludzie wiedzieli, że następnej takiej sytuacji być nie może. Że nie wolno do niej dopuścić. Że trzeba mieć po pierwsze bezpieczne granice. Jedyne bezpieczne to są granice naturalne. Na południu oparte o Sudety, a na zachodzie o Odrę i Nysę Łużycką. Co po pierwsze zlikwiduje dorobek Niemczyzny przez kilkaset lat, zdobyte ziemie słowiańskie, zniemczone i ta bliskość do stolicy Polski, do Warszawy wynikała stąd, że granica niemiecka była nie tam, gdzie była przed tysiącem lat. I z drugiej strony chodziło także o to, żeby na bazie nowej Europy, która powstanie po wojnie, i to jest także nowatorskie, i to jest tylko w Narodowych Siłach Zbrojnych, od 1942 roku już głoszone, jest program polityczny stworzenia Unii Państw Europejskich. Unii. To, z czym mieliśmy później do czynienia. Tylko ta Unia miała być zupełnie inna. To miała być rodzina rodzin. Podstawą, wzorem dla tej Unii Środkowoeuropejskiej, państw, które są zagrożone i ze wschodu, i z zachodu, czyli od Finlandii po Rumunię, cała Europa Środkowo-Wschodnia. Te koncepcje są w kilku odmianach, ale cały czas są. Miałby to być organizm polityczny, ponadpaństwowy, który miał prowadzić wspólną politykę obronną, wspólną politykę zagraniczną, ujednoliconą w miarę politykę gospodarczą, czyli strefa bez słowa, wolny handel, ale wolnych narodów, jak równi z równymi i wolni z wolnymi. Nawiązywano do tego, co jest jednym z największych dorobków cywilizacyjnych Polski w Europie. Do polskich unii, które były przecież nie tylko z Litwą. Unii było w sumie aż 7 i wszystkie były praktycznie udane. Setki lat przed tym, co się dzieje teraz, w Polsce realizowano to w praktyce, ale inaczej. Słabszy był przyjmowany przez mocniejszego jak brat, a nie jak klient, nie jak petent, którego można wykorzystać, którego można oszukać, którego można ograbić. I NSZ-owcy nawiązywali do preambuły Unii w Horodle. To jest początek XV wieku. Ta preambuła zaczyna się tak. W imię miłości bliźniego. Stąd jest ta równość, że słabszych, niższych cywilizacyjnie przyjmuje się do kultury wyższej. Litwini dostali przecież polskie szlachectwo, dostawali polskie obywatelstwo. Zyskali bardzo. Polacy w większości na tym tracili. Musieli się podzielić tym, co mieli. Ale robili to z radością, bo tworzyli coś nowego. I podstawą było chrześcijaństwo, a nie multikulti, nie różne zwyrodniałe prądy, jakieś palikuty i tym podobne. Tego wtedy na szczęście jeszcze nie było. W Narodowych Siłach Zbrojnych ten program federacyjny, właśnie nie federacyjny, unifikacyjny, unijny, jest już od 1942 roku. I jest ta wizja, wizja zachodnia, co ma się stać z Niemcami pokonanymi po wojnie. Ten program w sposób najbardziej chyba wyrazisty, najpiękniej napisany po polsku, sformułowany przez Lecha Karola Neumanna, absolwenta prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niedaleko stąd. Nazywa się Polski cel wojny. On napisał, że nie chodzi o to tylko, żeby po wojnie odzyskać niepodległość, bo to wszyscy o tym wiedzą. To jest oczywiste. Chodzi o takie zorganizowanie nowego państwa i nowych układów w Europie, które dadzą nam bezpieczeństwo. I tu fragment przytoczę, bo jak to opowiem, to mogę być niewiarygodny. On był redaktorem, między innymi redaktorem miesięcznika Narodowych Sił Zbrojnych, dowództwa, organ dowództwa pod tytułem Naród i Wojsko. Napisał tak. Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości, odzyskanie utraconej pozycji. Musi to być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój.
Naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych od trzech ćwierćwieczy, osławiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów dokonanych przez tysiąclecie i być w pełni rozbrojony. Winien wreszcie dostać się pod dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. To wszystko dopiero zapewni Europie upragniony i niezbędny pokój na czas dłuższy. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi ich brzegami, co wraz z czeskimi Sudetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. Bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa, aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. Walkę tę musimy prowadzić, choćby Zachód spoczął na laurach, choćbyśmy pozostali sami, bezwzględnie, fanatycznie, bo chodzić w niej będzie o całą naszą przyszłość i wielkość, o wieki całe. Ten człowiek w 1948 roku został skazany przez komunistów na karę śmierci pod zarzutem zdrady, współpracy z Niemcami i został zamordowany wraz z ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownikiem Stanisławem Kasznicą, którego zamordowano pod tym samym zarzutem. Szczątki doczesne pułkownika Kasznicy zostały w sierpniu ubiegłego roku odnalezione na tak zwanej warszawskiej łączce na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, nekropolii narodowej. Tego samego dnia, na odległości 15 minut, został zamordowany major Lech Karol Neyman, autor tego programu i tych słów. I prawdopodobnie w najbliższych tygodniach dowiemy się, że także jego szczątki doczesne zostały znalezione. Nasi bohaterowie wychodzą po raz ostatni. Wychodzą z tych jam cmentarnych, bo to nie były groby, to były jamy w ziemi, wykopane w dół po 2-3 metry. Mieli skrępowane ręce z tyłu, byli w mundurach niemieckich i strzelani w tył głowy, jak w Katyniu. Chodziło o to, że w przyszłości, jak kiedykolwiek ktoś na ich szczątki by przypadkowo natrafił, żeby myślał, że to są Niemcy z wojny, żeby nie badać, żeby nie szukać. W mundurach niemieckich oczywiście. I teraz to jest ideologia, która ma świadczyć o tym, że to są polscy nacjonaliści, faszyści, naziści, kolaboranci i zdrajcy. Żadna inna organizacja nie miała takiego programu. I co jest ciekawe, było czterech głównych ideologów powrotu Polski na ziemię zachodnie. W Narodowych Siłach Zbrojnych to są ludzie tacy jak Lech Karol Neyman, którego fragmenty artykułu przytoczyłem, to jest Tadeusz Totleben, to jest Jan Lilipop i to jest profesor Karol Stojanowski. Trzech z nich pochodzi z rodzin niemieckich, ale to są polscy patrioci. I daj Boże nam takich polskich patriotów, takiego pochodzenia. To świadczy o tym, że polska idea narodowa nie jest nacjonalistyczna, nie jest rasowa, jest tak silna, że przyciąga ludzi innych nacji i innych kultur, którzy tę Polskę wybierają i za tą Polskę giną. Czy możemy o nich zapomnieć, możemy się ich wyprzeć, mamy ulec tej propagandzie albo ulec tym podszeptom, tak jak mówił Aleksander Kwaśniewski w kampanii wyborczej, gdy startował na prezydenta, zostawmy przeszłość historykom. Nie zajmujmy się tym. Wybierzmy przyszłość. On chciał wyprać swoją przeszłość i swojej formacji. My do tego musimy wrócić. Takim ludziom trzeba oddać cześć. I ten program zachodni wprawdzie nie został zrealizowany przez Narodowe Siły Zbrojne. Ten przebieg końca II wojny światowej był zupełnie inny. Wypadki potoczyły się inaczej. Ale wizja Neymana, żeby polski sztandar był w Berlinie, żeby Niemcy były podzielone na strefy okupacyjne i okupowane przez wiele lat przez mocarstwa zachodnie, które według niego tą wojnę wygrają, to jest wizja. To jest wizja człowieka, który wie, czego chce i wie, o czym mówi. To jest 3 lata wcześniej niż konferencja pokojowa w Poczdamie, która to przesądziła. A on to
w swojej wyobraźni już miał i formułował jako program polityczny. I gdy czytam dokumenty AKOS-kie, innych organizacji niepodległościowych, gazetki wówczas wydawane, tam cały czas przewija się ten motyw. Narodowe siły zbrojne fascynują młodzież, fascynują nową, młodą polską inteligencję, tą wychowaną już w II Rzeczpospolitej. Czym? Właśnie atrakcyjnym programem politycznym, a drugą rzecz, którą tam się podnosi, powszechne szkolenie wojskowe w organizacji. Szkoły podchorążych i szkoły podoficerskie w Narodowych Siłach Zbrojnych stoją na najwyższym poziomie. Tam, gdzie w innych organizacjach, nawet profesjonalnych, to szkolenie trwa miesiąc, dwa, to w NSZ-cie podchorążówka trwa 6 do 9 miesięcy, a następnie jest egzamin praktyczny. Ci ludzie są kierowani do oddziałów partyzanckich, gdzie muszą zdać egzamin nie teoretyczny, ale muszą się sprawdzić w konkretnym działaniu. Muszą pokazać, że nadają się na oficera. Dopiero później mogły być promocje. I to przyciągało i fascynowało młodą polską inteligencję. I to powodowało, że organizacja, która nie miała środków materialnych, nie miała oparcia w rządzie w Londynie, nie miała oparcia w delegaturze rządu, byli często zwalczani z przyczyn właśnie organizacyjnych i politycznych, że głoszą niepoważne programy, że za dużo chcą. Była tą organizacją, która wciągała w swoją orbitę ludzi najbardziej ideowych, którzy zapłacili później potworną cenę. Część z nich wymordowali Niemcy, tak jak mówiłem o wywiadzie. Egzekucje niemieckie na NSZ-owcach dokonywane są w sposób zbiorowy do ostatniej chwili, gdy Niemcy wycofują się z ziem polskich. W powiecie opoczyńskim, już po świętach Bożego Narodzenia, to są ostatnie dni panowania niemieckiego na tym terenie, ginie jeszcze 400 NSZ-owców. Jest jedna wielka wsypa. Do dzisiaj nie wiadomo, skąd się tak naprawdę wzięło. Są różne podejrzenia. Ale 400 ludzi jeszcze Niemcy aresztowali i zdążyli wymordować. Do ostatniego dnia. Przecież nie swoich kolaborantów, tylko swoich największych wrogów. Później przyszli komuniści i dokończyli dzieła zniszczenia. Kwiat polskiej inteligencji, polskie elity zostały wymordowane przez komunistów pod tak absurdalnymi zarzutami, a często bez zarzutów, bo mordowano tych ludzi w śledztwach, bez sankcji prokuratorskich, bez postawienia im jakichkolwiek aktów oskarżenia. I tracono. W ten sposób straciliśmy całą narodową elitę. Później komunistom było łatwiej panować, bo mieli bezkształtną masę. Nie matura, lecz chęć szczera robiła oficera. Brali przypadkowego człowieka, będziesz nam służył. I taki proletariusz, czy w ogóle abnegat z marginesu socjalnego, zostawał pułkownikiem, dostawał dużą teczkę, sowiecką czapę, rósł mu brzuch, bo się dobrze pasł i mówił, że w tej Polsce jest dobrze. On nigdy by nie zrobił takiej kariery, że tylko Polska Ludowa mu to dała. Ja sam na studiach na Uniwersytecie Warszawskim miałem takiego profesora od historii myśli ekonomicznej, Żyd ze Lwowa, który się chwalił. No a kim bym ja, towarzysze, studenci był, gdyby nie Polska Ludowa? Toż ja bym gęsi dalej pasł. Ja tylko jeszybot we Lwowie skończyłem. A teraz to ja jestem profesorem tu u was. Widzicie? No rzeczywiście. Był profesorem, bo naszych profesorów nam zabrano. Druga część tego programu Narodowych Sił Zbrojnych, która wyróżnia tych ludzi w konspiracji, wyróżnia politycznie, bo tę sprawę stawiają równie jednoznacznie, głośno i mocno, jak program zachodni, to jest polska polityka wschodnia. W Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych, we wszystkich dokumentach normatywnych, we wszystkich publikacjach książkowych, a wydali tego kilkadziesiąt, to jest w ogóle fenomen podziemny, w referatach ideowych, na szkoleniach, podnosi się sprawę Kresów Wschodnich. Przede wszystkim tego, co się dzieje na Kresach Południowo-Wschodnich. Mówi się od 1942 roku o zagrożeniu ukraińskim, o eksterminacji ludności cywilnej. To nie jest tak, że 11 lipca 1943 roku bandy tych rezunów, bandziorów z siekierami, z widłami ruszyły na polskie wsie i polskie miejscowości. To jest kulminacja, ale przedtem, już od ostatnich tygodni 1942 roku, to narasta. To jest. Tylko ten jeden dzień został wybrany jako symbol, bo wtedy zostało wymordowanych ponad 100 miejscowości jednego dnia. Ale to nie jest początek tego.
To widziano i wiedziano i rozumiano wcześniej. Na jakiej podstawie? Podstawą była przede wszystkim działalność OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w II Rzeczpospolitej. Nienormalna polityka państwa wobec nich, polityka wojewody Józefskiego, który podsycał nacjonalizm ukraiński. To była ta wizja masońska, że rozbijemy Rosję, jak oderwiemy Ukrainę. Stworzymy Piemont, wzmocnimy Ukrainę, wykarmimy ją, stworzymy ją politycznie i ta Ukraina będzie przeciwwagą dla Rosji. Wykarmiliśmy gada na własnym ciele i ten gad nam się odpłacił. 17 września 1939 roku, gdy wchodzą bolszewicy na ziemię polskie od wschodu, dobijając konającą Polskę, ruszają w teren bandy komunistyczne. Na północy, na kresach północno-wschodnich, są to bandy białorusko-żydowskie. Na południu są to bandy ukraińsko-żydowskie. Sfanatyzowane tłumy skomunizowanych chłopów, otumanionych ideologicznie. I tu już nie ma problemu, że to jest nacjonalizm ukraiński. To jest sprawa ukraińska z każdym okupantem przeciwko Polsce. I te bandy, które nazywają się gwardiami ludowymi, milicjami robotniczymi, czerwonymi gwardiami i tak dalej, dokonują eksterminacji polskich cywilów, polskich elit kresowych, wyłapują grupki oficerów, żołnierzy i mordują. Nikt dzisiaj nie wie, jaka jest skala strat 17, 18, 19, 20 września 1939 roku. W skali wojny, w skali okupacji tego, co było później, zapomnieliśmy o tym, ale to się wtedy zaczęło. To nie był 42-43 rok, tylko wrzesień 1939 roku. Wtedy Polska straciła od kilku do kilkunastu tysięcy obywateli, oficerów, nauczycieli, policjantów, pracowników instytucji państwowych, banków, lekarzy i tak dalej. Mordowano w sposób niezwykle okrutny. To, co się później powtarza na Wołyniu i w innych, na innych terenach, ma miejsce już we wrześniu 1939 roku. Ale my o tym zapomnieliśmy. Mało kto dzisiaj, jak ja mówię o tym, szczególnie młodym ludziom, że coś takiego miało miejsce, to aż nie wierzą. Nie ma tego w podręcznikach. Nie ma tego w historii. Tak jakby to w ogóle przestało istnieć. Co więcej, nie ma grobów tych ludzi. Bolszewicy do 1941 roku zdążyli pozacierać ślady. Istnieje pamięć ludzka. Istnieją jeszcze ostatni świadkowie tych zbrodni. Istnieją wstrząsające dokumenty, które jednostki Wojska Polskiego, które po tych terenach rozbite jeszcze gdzieś przechodziły, dokumentowały, pisały raporty. Te świadectwa jeszcze są. Żaden z tych zbrodniarzy z września 1939 roku nigdy nie stanął przed sądem. Co więcej, wielu z nich opływało w dostatki, w zaszczyty w Polsce Ludowej. Pojedynczy ludzie z tamtych band są jeszcze w Polsce elitą. To są starzy ludzie. 90, czasami trochę więcej lat, ale do dzisiaj są elitą, przyjmowani przez najwyższe czynniki państwowe, jako ci z zasługami, z takim bagażem i nie wolno im tego wyciągać. Gdy o jednym z nich napisałem kiedyś, to on się bronił w Gazecie Wyborczej, że mu jakiś pismo, ktoś tam wyciąga, a komu to potrzebne, a po co to, a na co to, a po co, a właśnie po to, dla wiedzy, dla prawdy i dla czci, dla upamiętnienia ofiar. I gdy przychodzi rok 42, 43, gdy samostyjna Ukraina chce realizować swoje plany, a wie, że ich nie zrealizuje, bo to, co próbowali zrobić w czerwcu 41 roku, czyli powołać państwo ukraińskie, faszystowskie, z Niemcami, ale Niemcy są wtedy u szczytu potęgi, mówią nie, nie będzie tu żadnej Ukrainy. Ukraina będzie nam służyć, będzie dawać zboże, będzie dawać mięso, będzie dawać niewolnika do roboty. Ale nie państwo. To Ukraińcy wybierają rzecz straszną. Skoro nie możemy mieć państwa, nie wiadomo, co będzie po wojnie, to przynajmniej będziemy rżnąć lachów. Oczyścimy sobie teren. Zbrodnicza ideologia w zbrodniczych umysłach ze zbrodniczymi narzędziami w ręku dała coś, co jest wyjątkiem w historii nawet II wojny światowej. Rzadko kiedy i rzadko gdzie można znaleźć podobne zbrodnie, jakie popełniali Ukraińcy.
Ale skala tych zbrodni jest tak wyjątkowa, że nie ma na to odpowiednika. Niemcy dokonywali eksterminacji na wielką skalę, ale robiły to wyspecjalizowane jednostki. To były Einsatzgruppen, SS Wachmannschaften, to byli ci przeznaczeni do eksterminacji. Nie brała w tym udziału ludność cywilna niemiecka. Natomiast w zbrodniach popełnianych przez Ukraińców, szczególnie na Wołyniu, biorą praktycznie udział wszyscy sąsiedzi. I podziały idą przez rodziny. Jak żona jest Ukrainką, to Ukrainiec mają zarąbać siekierą. Jak mają dzieci, to on musi zabić swoje dzieci. Jeśli jest odwrotnie, to żona Ukrainka ma zabić męża Polaka. Bo jak nie, to zginie sama. I dzisiaj, gdy są głupie dyskusje w Gazecie Wyborczej, gdzie indziej, że przecież Ukraińcy też ginęli, że zginęło kilkadziesiąt tysięcy, że to jest nasza sprawka, to mówmy nie. To jest nieprawda, bo kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców rzeczywiście zginęło, ale nie z rąk polskich, tylko z rąk swoich współbraci. Za to, że byli zbyt propolscy, że byli skoligaceni z Polakami, spokrewnieni. Za to, że przeciwstawiali się zbrodniczej ideologii OUN. Za to zginęło około 70 tysięcy Ukraińców. I o tym musimy pamiętać. To są ofiary, ale nie my byliśmy ich sprawcami. I 130, 150, może 200 tysięcy ludzi, Polaków, zabitych przez te zbrodnicze bojówki. Skali zbrodni nie znamy. Badania rozpoczęły się tak naprawdę dopiero po 1989 roku. Tragedią jest to, że instytucje państwa polskiego nie robią w tej sprawie kompletnie nic. Ale zaczęło się to już podczas wojny. Dokumentowanie i opisywanie. Polskie podziemie, to co mogło zrobić wtedy, to dokumentować. Powinno zrobić więcej. Pamiętam rozmowy z profesorem Jerzym Węgierskim, żołnierzem Armii Krajowej ze Lwowa, wybitnym polskim specjalistą, inżynierem od węgla. On 12 lat spędził w kopalniach na Syberii jako zesłaniec, jako jeniec. Później pracował w przemyśle węglowym w Polsce, na Śląsku, a jednocześnie fantastyczny dokumentalista działań Armii Krajowej na Kresach Południowo-Wschodnich. I on powiedział wprost, wielką winą Armii Krajowej jest to, że nie skierowała całego swojego wysiłku zamiast powstań, zamiast tych oddziałów leśnych, że nie skierowała całego swojego wysiłku i całej broni na ochronę ludności polskiej na Kresach. Czym więcej wtedy zginęłoby tych bandziorów, tym więcej Polaków mogłoby się uratować. I tu nie stanęliśmy na wysokości działania. Skończyło się na dokumentacji, skończyło się na apelach, skończyło się na drobnych, jeśli chodzi o skalę, akcjach odwetowych. Ale te akcje bywały skuteczne. Okazało się, że gdy oddziały Armii Krajowej spacyfikowały ukraińską wieś Szołomyja pod Lwowem, zabito tylko ludzi, którzy byli związani z OUN. Rozstrzelano kilku funkcjonariuszy ukraińskich. To się w terenie uspokoiło. Gdy wyszły polskie patrole podziemne Armii Krajowej na miasto we Lwowie wiosną 1944 roku, gdzie Ukraińcy w nocy szaleli, oni mieli przepustki, Polakom nie wolno było chodzić po godzinie policyjnej i zaczęli walić im w łeb za to, że chodzą po domach i zabijają ludzi, to się uspokoiło na kilka tygodni. To trzeba było robić codziennie i co nocnie. To powinien być cały wielki wysiłek polskiego państwa podziemnego o ratunek dla polskiej ludności kresowej, która była przecież u siebie od kilkuset lat. To nie byli ludzie tak jak Niemcy zwożeni z Rzeszy, z innych stron, gdzieś tam osiedlani podczas wojny, na Zamojszczyźnie czy gdzie indziej. To były rodziny, które tam były zasiedziałe. To były rody, polskie rody, z tradycjami, z wielkimi zasługami. I ta cała ciągłość polskości została zalana krwią. Narodowe Siły Zbrojne od 1942 roku apelowały, zróbmy coś. Powoływano komitety, dokumentowano zbrodnie, ale to było za mało. W tym zakresie nie zrobiono tego, co wydawało się, co się dzisiaj wydaje oczywiste. I gdy dzisiaj się mówi, że polskie podziemie stosowało działania odwetowe, w tym także Narodowe Siły Zbrojne, to mówi się o zbrodniarzach, nie o żołnierzach wyklętych, mówią tylko o zbrodniarzach, którzy gdzieś tam podnieśli broń przeciwko Ukraińcom, przeciwko upowcom.
Proszę mi powiedzieć, kilkudziesięciotysięczna ukraińska powstańcza armia podczas okupacji, z kim walczyła? Jakie mogą pokazać akcje przeciwko Niemcom? Gdzie? Kiedy? Ile? Nie ma. Cały wysiłek poszedł w te siekiery i w te noże. O rżnięcie laków im chodziło, o nic więcej. Co to była organizacja ukraińskich nacjonalistów, OUN? Organizacja, która powstała pod koniec lat 20. Z czego powstała? Główna partia, która była podstawą rozwoju tej organizacji, nazywała się Organizacja Ukraińskich Faszystów. W połowie lat 30. OUN przystąpił do międzynarodówki faszystowskiej. 30 czerwca 1941 roku, gdy Ukraińcy myśleli, że powołują swoje państwo u boku Hitlera, odwoływali się do Führera III Rzeszy. Jemu oddawali cześć. Przysięgi, jakie składali, są gangsterskie. To nie są przysięgi organizacji, która walczy o niepodległość swojego narodu. To są bandyci. Jak się czyta ulotki UPOS-kie z okresu wojny i gdy się trafia na takie sformułowanie, że nasza moralność nie jest europejska, nasza moralność nie jest chrześcijańska, nasza moralność jest ukraińska, bo my tu jesteśmy od 5000 lat, to wtedy się to wydawało śmieszne, ale oni to przekuli w praktykę. Realizowali tę swoją moralność, która nie tylko pozwalała, ale nakazywała zamordować kogoś tylko za to, że jest innego pochodzenia. Nawet we własnej rodzinie. Nie darowano nikomu. I kresy spłynęły krwią. Zrabowali wszystko, co się dało. Po wielu miejscach zbrodni, zagłady, ludobójstwa dziś nie ma śladu. Ludzie, którzy jeżdżą do Lwowa, czy jeżdżą do swoich stron rodzinnych na przestrzeni ostatnich lat, widzą, jak to wszystko się zmienia, jak to wszystko jest niszczone. Ja byłem we Lwowie 2 lata temu, zafascynowany pięknym, polskim, zniszczonym miastem. I tam jest inaczej niż w Wilnie. Polacy we Lwowie boją się, podchodzili, rozmawiali, ale jak przychodzili Ukraińcy, zmieniali język, mówili po ukraińsku. Ta ulica to jest tam i tam, panie, tam pan pójdzie. Ukraińcy przechodzili, mówili, ja nie mogę tu inaczej, mnie tu znają. Pan wyjedzie, a ja zostanę. Ci ludzie są zastraszeni. Tam czci się, na piedestale są ludobójcy z UPA. Stawia się im pomniki, są ich ulice. Staje się to powoli ideologią państwową. Gdy kiedyś rozmawiałem z panem z Kresów, to było ponad 20 lat temu, to były początki tych spraw, to wychodziło na jaw, zapytałem go w końcu, ja jestem z innej części, nie miałem z tym do czynienia. Jak to było możliwe, że coś takiego się stało? Co tymi ludźmi kierowało? On mówi, proszę pana, naród, który ma widły w herbie, taki właśnie jest. Czy my byśmy siekierę sobie w herbie zakrwawioną albo już przyjęli? Nie, a oni to mają. Gdy czytałem książkę Michała Pawlikowskiego, wybitnego polskiego intelektualisty przedwojennego, który później w czasie wojny, po wojnie był w Wielkiej Brytanii, w jednej ze swoich fantastycznych książek, postać też zapomniana, Polacy z emigracji są mniej dla nas ważni niestety. W jednej ze swoich książek opisał dzieciństwo. Ziemiańska rodzina, dwór, piękny, duży park. On opisał, że jako dzieci bawiliśmy się z małymi Ukraińcami. Nie było podziału na wieś, na dwór. Wszyscy byliśmy równi. Te podziały przychodziły później. Ale jako dzieci tego nie dostrzegaliśmy. Wszyscy byliśmy tacy sami. I opisuje, że jako 6-latek dostał od ojca dubeltówkę. I miał ćwiczyć się w strzelaniu. Strzelanie do gawronów. I ojciec go uczył. Ale pamiętaj, jak ptak spadnie, a będzie żył, masz go natychmiast dobić, żeby się nie męczył. Bo nie wolno zwierząt męczyć bez potrzeby. Masz się uczyć strzelać, bo to jest nasza tradycja całego naszego rodu setek lat. Jesteśmy potomkami rycerzy i musisz umieć się posługiwać bronią. Ale nie wolno jej używać bez potrzeby i wszędzie tam, gdzie zadajesz cierpienie zwierzęciu, musisz przynajmniej to dokończyć, żeby to cierpienie skrócić. I on opisuje taki fakt, że chodzi po parku z tą dubeltówką, gromada tych dzieci ukraińskich wokół niego, jest gawron, strzelił, gawron spadł, ale podskakuje, drga,
męczy się. I on biegnie, żeby dobić tego gawrona. Ukraińcy mu go zabrali. Pan, dawaj nam tego ptaka. On mówi, ale po co? Dlaczego? Muczyć. Mówi, zanim zdążyłem coś powiedzieć, wyrwali mu łapki, wykuli oczy i rozerwali go na strzępy. I teraz, mówi, po latach, w 1943 roku, gdy dochodziły do mnie wieści do Londynu, co tam się dzieje, to ja widziałem oczami wyobraźni tych swoich kolegów, którzy wtedy rozrywali tego gawrona, a dzisiaj rozrywają moich sąsiadów, moich przyjaciół, moją rodzinę. Wtedy zrozumiałem, co w tych ludziach tkwi. Zło, nienawiść, coś tak niewytłumaczalnego i tak strasznego, że jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Czyli Narodowe Siły Zbrojne, organizacja wyklęta wielokrotnie z wielu powodów. Nie lubili Żydów, w związku z tym są antysemitami. To jest nieprawda. Byli proniemieccy, bo kolaborowali z Niemcami, co jest nieprawdą. Wspaniałe akcje Narodowych Sił Zbrojnych, ale ukrywane w podziemiu. Do momentu scalenia NSZ-u z AK nie wolno było w piśmiennictwie, w rozkazach, w pisemkach pisać o własnych przeprowadzonych akcjach. Tam, gdzie wszyscy inni się chwalili każdym wykonanym czynem, w NSZ-cie jest zakaz. Nie wolno. Dlaczego? Żeby chronić ludność cywilną. Żeby nie pisać, że to my, żeby nie ściągać represji. I na organizację, na pomocników i na ludzi, którzy w okolicy mieszkają, że to zrobiła polska organizacja. I to przynosiło efekty. Najwyższy rangą oficer niemiecki, zlikwidowany przez polskie podziemie podczas okupacji, był generał Kurt Renner, dowódca 174. Dywizji Piechoty. Zginął w zasadce NSZ-owskiej wraz ze sztabem 26 sierpnia 1943 roku. NSZ-owcy na miejscu akcji zostawili sowiecką papachę, rozsypali trochę sowieckich naboi i nakazali ludziom w okolicy mówić, że to skoczkowie sowieccy spadli z nieba na spadochronach. Niemcy tą wersję przyjęli, dokumenty niemieckie się zachowały. Nie było represji, nie mordowano okolicznych wsi. Po wojnie tą akcję ukradli komuniści, napisali, że to oni, bo nawet mieli dokumenty. Sami Niemcy pisali, że to Sowieci z nieba spadli, dorobili sobie ideologię. I takich rzeczy jest dużo więcej. Najwspanialsza akcja uratowania więźniów politycznych, 300 więźniów politycznych jednorazowo, uwolnionych z więzienia w Łomży w czerwcu 1944 roku. To jest akcja Narodowych Sił Zbrojnych, wykonana bez żadnych represji ze strony Niemców. I gdy się mówi o tym konkretnie, gdy się to ludziom pokazuje, nawet tym ogłupionym historykom, i oni, wie pan, no ale ja nie wiedziałem, bo tego nie ma w książkach. Ja mówię, tego się nie szuka w książkach, bo książki są perelowskie. Tego się szuka w archiwach. Trzeba iść do archiwum, sięgnąć po dokumenty, zbadać i dopiero wtedy oceniać. Dopiero wtedy mówić. Co więcej, jest bardzo dużo wspaniałych przykładów współdziałania NSZ-u z Armią Krajową, gdzie później, po wojnie, AK w jakiś sposób się w tej rzeczywistości perelowskiej zalegalizowała po 1956 roku. Już mogli o sobie mówić, mogli o sobie pisać, nie wszystko, ale mogli. To ci byli dalej wyklęci, na marginesie, więc rugowano ich z historii. Akcja na generała Franza Kuczera. Akcja udana. Kat Warszawy zginął w zamachu oddziałów Armii Krajowej. W dokumentach kontrwywiadu Armii Krajowej są informacje, że pomocy w tej akcji udzielili NSZ-owcy, ale w historii tego nie ma. I mówię znowu, gdy się to wszystko zaczyna wyciągać na zewnątrz, gdy się to wszystko zaczyna pokazywać, to jawi nam się piękna polska organizacja, która powstała oddolnie, powstała na tych pięknych polskich tradycjach wielowiekowych, bez żadnych wpływów ideologicznych obcych, bo to jest polska idea narodowa. Idea, która przeciągała przez wieki ludzi innych narodowości. To nie Polacy gdzieś tam wyjeżdżali i się odpolonizowywali. To inni się polonizowali. I tak jak wśród tych ideologów powrotu na ziemie zachodnie, 3/4 z nich to są ludzie pochodzenia niemieckiego, to mamy to we wszystkich strukturach. Mamy to wszędzie. Twórca wywiadu Stanisław Jottet, Francuz, Hugenot, czy innowierca, no jak to, a przecież tu Polacy to tacy straszni, tylko Polak katolik, innym żyć nie dali. Nieprawda. Nigdy tego nie było.
Zawsze byliśmy normalni, byliśmy tolerancyjni, przyciągaliśmy swoją kulturą, swoimi zasługami innych. Gdy pan Witold Świerzewski, świętej pamięci, opowiadał mi o Wileńszczyźnie, to było jego ukochane miasto, jak w grudniu 1939 roku polskie podziemie prowadziło rozmowy z Litwinami. Wilno zostało oddane Litwie wtedy. Litwa była wtedy jeszcze niepodległa. Proniemiecka, trochę prosowiecka, ale jeszcze istniała jako niepodległe państwo. W Wilnie, w II Rzeczpospolitej, było mniej niż 2% Litwinów. Litwini dostali miasto, z którym nie wiedzieli, co zrobić. Byli Polacy, wiedzieli, że jest polska konspiracja. Chcieli jakoś w podziemiu nawiązać te kontakty, jakoś unormować stosunki. I do takiego spotkania doszło. Byli przedstawiciele strony litewskiej i byli przedstawiciele Służby Zwycięstwa Polski, wówczas już ZWZ i tych pierwocin delegatury rządu. I pan Witold Świerzewski, uczestnik tych rozmów, opowiada mi w ten sposób. Przez pierwsze kilka godzin trwały spory proceduralne. Nie mogliśmy oficjalnie rozmawiać, protokołować, bo istniał problem. Problem języka. My języka litewskiego nie znaliśmy, bo litewskiego przed wojną w Wilnie nie było. Niemieckiego Litwini nie znali. Znali rosyjski i my znaliśmy, ale rosyjskim nie chcieli się posługiwać. My też nie chcieliśmy. No jak protokół dwóch przez wiele wieków bratnich narodów byłby spisany po rosyjsku, absurd. Zaproponowaliśmy język francuski. Litwini mówią, no to niech będzie, a jeszcze była kwestia polskiego. Absolutnie Litwini nie, chociaż doskonale polski znali. No więc język francuski. Okazało się, że znajomość Litwinów języka francuskiego była taka, że nic nie rozumieli. I po kilku godzinach Litwini mówią, panie, to zróbmy tak, my będziemy rozmawiać po polsku, wy to zapiszcie wszystko po francusku, my to podpiszemy, bo wierzymy, żeby te rozmowy ruszyły. I te rozmowy ruszyły. Polacy mówili, że wy bez nas w tej Europie zginiecie. Jeśli pójdziecie z Niemcami przeciwko Sowietom, to was Sowieci po wojnie zniszczą. Litwy nie będzie. Jak pójdziecie z Sowietami przeciwko Niemcom, to was Niemcy zniszczą. Jeśli będziecie przy nas, to my was będziemy chronić. I zapewniamy was, że jeśli będzie Polska po wojnie, to zrobimy wszystko, żeby i Litwa była po wojnie. Tylko nie zwalczajcie Polaków. Nie eksterminujcie ludności cywilnej. A Litwini mówią, my na to iść nie możemy. Wasza atrakcyjność jest taka, że wy zabraliście nam cały uświadomiony element narodowy litewski przez wieki. To zostało społeczeństwo chłopskie. Wy nas przyciągaliście swoją wyższością, swoją kulturą. Wziął szklankę herbaty, kostkę cukru i pokazał. Ta kostka cukru to jesteśmy my, Litwini, a ta herbata to jesteście wy. Jak wrzucę i zamieszam, to lekko poprawi smak, ale już nigdy tego cukru nie będzie. To będzie dalej herbata. I Litwini się nie zgodzili. Ale to świadczy o tym, jak Polska była atrakcyjna i jak nadal może być. Jest przed nami cała rzecz po 89 roku. Przedtem możemy mówić, że jako Polacy nie mieliśmy nic do powiedzenia. Rządzili Sowieci, rządzili komuniści, narzucili nam pewne warunki. Zabrali nam ponad połowę terytorium II Rzeczpospolitej. Bezprawnie. Polska była krajem napadniętym. Nie była w sojuszu z Niemcami. Nie powinna zapłacić takiej ceny. I to były tereny zamieszkałe przez Polaków. Tam państwo polskie było jeszcze jako pierwsza Rzeczpospolita. Jedyny element państwowo-twórczy, jedyny element kulturalny to byli Polacy. Tam nic innego nie było. I to zostało nam zabrane za karę. Jakim prawem i dlaczego? I Polacy zostali stamtąd wypędzeni. Dzisiaj się mówi, że z Kresów była repatriacja, czyli powrót do ojczyzny. To była ekspatriacja, to było wypędzenie z ojczyzny. Ludzi wypędzono z odwiecznych siedzib, z miejsc, gdzie ich rodziny, ich rody mieszkały od setek lat. Jakim prawem i dlaczego? Po 1989 roku nowe polskie państwo przyjęło politykę proukraińską, nie propolską.
ale w tym zakresie proukraińską. Dla nich jest wszystko. Mniejszość narodowa ukraińska w Polsce ma pełnię praw i co więcej, ma bardzo dużo przywilejów. Jak są traktowani Polacy na Ukrainie? Czy równoprawnie? Czy tak samo? Czy mogą to samo? Czy wychodzą takie gazetki, jakie wychodzą ukraińskie w Polsce, gdzie pisze się o ziemiach zabranych przez Polaków? Pod Lublin, Sandomierz, pod Krynicę, daleko w głąb, Chorzów nawet. Dlaczego nie? Bo to bliżej węgla. I to się wydaje za nasze pieniądze, z naszych podatków, bo to jest dotacji państwowych. Można? Można. My nie możemy. Po 1989 roku, mimo że otwartych formalnie w Instytucie Pamięci Narodowej są setki śledztw eksterminacji ludności polskiej, niewątpliwego ludobójstwa polskiej ludności, żadne z tych śledztw nie zakończyło się aktem oskarżenia, ustaleniem sprawców, postawienia kogokolwiek przed sądem. Cały świat ściga nazistów, 90-paroletnich ludzi, nieprzytomnych, ale stawia się ich przed sądem po to, żeby była przestroga. Byłeś ludobójcą, tobie już krzywdy nie zrobimy. Ty już do więzienia raczej nie pójdziesz, ale formalnie będziesz osądzony. Ilu mamy UPO-wców dostępnych? W Polsce czy na Ukrainie? A ile śledztw zostało zakończonych? Mówi się, że są stosunki równoprawne. Na przykład pozwolono nam odbudować cmentarz Orląt Lwowskich. Pozwolono? Nie. Ten cmentarz ma zupełnie inny wystrój, inne tablice o treści innej niż były przed wojną. Robi się z nami wszystko, co się chce, a my jesteśmy bezwolni. Gdy jeszcze szefem Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa był Andrzej Przewoźnik, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, to wszędzie tam, gdzie UPO-wcy stawiali nielegalnie pomniki swoim rezunom, przyjeżdżali w nocy, stawiali pomnik, stawiali tabliczkę, że tu tam już zginęło UPO-wców i myśleli, że to już będzie zalegalizowane, że to będzie dokonany fakt i już tak będzie. On nakazywał rozbiórki tych pomników, nie pozwalał na to. Teraz tego nie ma, teraz jest zupełnie inna polityka. Mamy sprawę akcji Wisła, to co było w 1947 roku, wysiedlanie Ukraińców z pasa Bieszczadzkiego. To nie były represje na ludności cywilnej, tylko po to, żeby komuś zabrać kawałek terytorium czy ziemi. Tam się lała krew. Tam oddziały UPA bezkarnie szalały. Mordowały ludność cywilną. I jeszcze trzy lata właściwie tam po zakończeniu działań wojennych. Było to jedyne do przyjęcia rozwiązanie, akceptowane wówczas także w Europie, że tylko przez wysiedlenie, przez zniszczenie podstaw, bazy materialnej i ludzkiej dla oddziałów UPA zakończy się ludobójstwo. Dzisiaj Ukraińcy mówią, że akcja Wisła to jest to, o czym mamy rozmawiać. My mamy paść na kolana i przepraszać. W tej akcji zginęło około 2000 ludzi. Większość z nich to byli bojówkarze UPA i służby bezpieki, czyli bezpieki upowskiej. Największych zbrodniarzy, jakich widział świat. Morderców także Ukraińców, tych nieposłusznych. Tych, którzy byli w częściowo polskich rodzinach. Skala tych ofiar jest niewielka. Nad tego, co zrobili oni, wprost nieistotna statystycznie. Ale o tym się mówi. Do tego się zmusza Sejm, żeby przyjmował jakieś uchwały, żeby cały czas przepraszał. O ich zbrodniach nie mówimy. Mam tu ulotkę, pięknie wydaną, na kredowym papierze, pokrytą folią z ubiegłego roku, z list 18 listopada 2012 roku, informująca. Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej, proboszcz parafii grecko-katolickiej oraz zarząd Wałeckiego Koła Związku Ukraińców w Polsce zapraszają na spotkanie autorskie oraz prezentację najnowszej książki Eugeniusza Mysiło, czyli Jewchena Mysiło, Akcja Wisła. Ulotka kolorowa, błyszcząca, piękna, droga. Państwo za to zapłacili. Mówię to z całą odpowiedzialnością. To idzie z podatków.
z dotacji dla mniejszości narodowych. Ta ulotka ma też drugą stronę. To jest okładka tej książki i promocja tej książki. Akcja Wisła. Zamiast cudzysłowu jest SS. My jesteśmy SS-manami. My jesteśmy zbrodniarzami, a oni są ofiarami. Czy to się zmieni? To od nas zależy. Tak długo, jak nie weźmiemy swoich spraw w swoje ręce, to nikt tego za nas nie załatwi. Nie ma pomników ofiar kresowych. Była próba postawienia centralnego pomnika w Warszawie. Próba storpedowana. Cała tak zwana jelita, ta zepsuta jelita, wiadomo jak śmierdzi zepsuta, jak śmierdzą zepsute jelita, podpisała się pod apelami, a oni mają praktykę w takim podpisywaniu, bo zawsze są do usług, ale zawsze w jedną stronę, przeciwko nam, podpisała się ze bardzo stanowczym protestem, z wrzaskiem, że takiego pomnika być nie powinno, bo to jątrzy, bo to przeszkadza. Czy mamy nie stawiać pomnika ofiarom Auschwitz? To jątrzy, to przeszkadza. Dlaczego stoją pomniki martyrologii żydowskiej? Przecież to jątrzy, jątrzy Niemców, przeszkadza. Przeciwko temu nikt nie protestuje. To jest normalne. Każda społeczność ma prawo do pamięci o swoich ofiarach, a my nie. Kto podpisał protest? Warto pamiętać o wielu nazwiskach. Inicjatorką protestu była Bogumiła Berdychowska. Wówczas, to jest rok 2007, doradczyni prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Wśród podpisów mamy Seweryna Blumsteina, nie będę komentował, Marek Borowski, syn Arona Bermana, Stefan Bratkowski, kiedyś asystent w katedrze marksizmu-leninizmu na Uniwersytecie Warszawskim, profesor Bronisław Geremek, też nie będę komentował, rodzina Kuroniów, Jan Lityński, doradca obecnego prezydenta, Tadeusz Mazowiecki, taki bardzo katolicki, postępowy działacz, który zawsze był przeciwko Kościołowi i zawsze przeciwko nam. To o nim i o takich ludziach jak on, prymas Wyszyński, w latach 60. pisał. Dlaczego oni mi to robią? Bo oni pojechali z prymasem na sobór, ale sprawozdania zdawali do Urzędu do Spraw Wyznań. Prymas to widział, wiedział, traktował ich z wyrozumieniem, ale wewnętrznie bolał nad tym i płakał. I pytał, dlaczego oni mi to robią? Tadeusz Mazowiecki, jako dwudziestokilkuletni człowiek, był naczelnym redaktorem wrocławskiego tygodnika katolików. Tu katolików trzeba byłoby wziąć wielki cudzysłów. To nie było pismo katolickie i to nie było pismo dla katolików. Tadeusz Mazowiecki napisał tam w jednym z artykułów, że spod jego pióra nigdy nie wyszło nic, co nie byłoby zgodne z jego sumieniem. Dlatego on chodzi z podniesionym czołem. Ale w tym, że piśmie, on jako naczelny redaktor napisał artykuł o procesie księży Kurii Kieleckiej i księdza biskupa Czesława Kaczmarka. Księża torturowani przez wiele lat, w sposób niezwykle okrutny, a on się domagał wykonania tych wyroków na nich. Człowiek, który żył w zgodzie ze swoim sumieniem, pisał takie rzeczy. Kazimierz Wierzyński, wybitny polski poeta z Kamandryta, Polak żydowskiego pochodzenia, ale naprawdę polski patriota, przez to duże P, w najlepszym rozumieniu tego słowa, będąc na emigracji w Stanach Zjednoczonych, napisał o takich ludziach. Katolicy w stanie łaski ubeckiej. I to jest chyba istota problemu. Podpisał to także Grzegorz Motyka, piewca UPA. Profesor Adam Daniel Rotfeld, niedawno minister spraw zagranicznych Polski. Marcin Święcicki, prezydent Warszawy. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, człowiek dwóch konspiracji i dwóch pseudonimów. Raz w AK o wielkich zasługach, a drugi raz dla bezpieki, też o wielkich zasługach, pod nowym pseudonimem. Andrzej Wajda, ten zawsze chętnie. Henryk Wujec, też doradca obecnego prezydenta. Michał Boni, wybitny urzędnik państwowy, człowiek, który zna się na wszystkim, czyli tak naprawdę chyba na niczym. Teraz odpowiada za cyfryzację. Kilka dni temu oglądałem program, gdy regionalne ośrodki telewizyjne, które przechodzą na telewizję cyfrową, wywiady były z osobami z kierownictwa tych ośrodków.
Dziennikarka pyta taką panią z jednego z tych ośrodków, jak wygląda współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, które za to odpowiada, które to wdraża. A ona mówi tak. Nie informujemy opinii publicznej o samym fakcie dokonania już przejścia na telewizję cyfrową, bo czekamy na telefon od ministra Boniego. A on do was dzwoni? Tak. Zawsze jak coś takiego ma miejsce, to on dzwoni i pyta tak. Co słychać? Bardzo mądry człowiek. Bardzo mądre pytanie. I to jest ta kategoria ludzi, którzy zawsze wszystko podpisują, ale to jest przeciwko nam. Jeśli my nie możemy czcić swoich ofiar, jeśli te tablice są zepchnięte do kościoła, jeśli zebrania na ten temat odbywają się w kościele, jeśli patronatu nad centralnymi uroczystościami nie biorą na siebie najwyżsi urzędnicy państwowi i największe polskie instytucje, jeśli to się odbywa w środowiskach kresowych, rodzinnych, środowiskowych, to znaczy, że nie jesteśmy do końca u siebie, że polskie państwo nie spełnia swojej roli, bo obowiązkiem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli. Gdzie jest polskie państwo w sprawach ludobójstwa na Kresach? Udaje, że nie widzi, że nie słyszy. I to jest rzekomo w imię pojednania i w imię poprawy stosunków. To równie dobrze nie wytykajmy Niemcom, że Niemcy już teraz tego się wprost domagają. Mówią, że to my byliśmy tacy. Czyli jesteśmy spychani na margines we własnym kraju, we własnych sprawach. Mamy wokół siebie partie polityczne, mamy instytucje, mamy ludzi, którzy startują do władz w samorządzie, w polityce polskiej, do parlamentu, Sejmu, Senatu. Wymagajmy od nich. Pytajmy, jaki masz stosunek w tej sprawie. Pokaż się, to będzie jak papierek lakmusowy. Tak albo nie. Bez takiego mędzenia. Wicie, rozumicie, tam coś, my tam byśmy. Nie. Tak albo nie. Dzisiaj nie da się już pewnie ścigać zbrodniarzy łupowskich i stawiania ich przed sądem, bo to są ostatnie chwile, kiedy reszta z nich dożywa w dobrobycie w sumie na Ukrainie i otoczeni szacunkiem i poważaniem. Ale jeśli polscy przedstawiciele jadą tam i mówią, że dobrze się stało, że Lwów już nie jest Polski, to jest hańba dla tych ludzi. Ich imiona trzeba pamiętać. Tak się zachował między innymi Jacek Kuroń, który rzekomo ma być naszym guru, naszym przewodnikiem. Tym, który jak ten Mojżesz wyprowadził Polaków z komunistycznej niewoli. On nas znikąd nie wyprowadził. Oni nas prowadzili na manowce. To nasz instynkt samozachowawczy powoduje, że się jeszcze trochę bronimy, bo oni chcieli zupełnie innej Polski. I oni mówili, że Kiszczak, Jaruzelski to są ludzie honoru i to są ci, którym trzeba oddawać cześć. Michnik mówi o nas, że jesteśmy zoologicznymi antykomunistami, że marzec 68 roku, gdy komuniści wewnątrz się partii pokłócili, jedni drugi od drugich odsunęli od władzy, to on to nazwał w Gazecie Wyborczej drugim Katyniem. Rozumiecie państwo to porównanie? Kilkadziesiąt tysięcy zamordowanej polskiej elity i tu kilkuset ubeków, urzędników centralnych instytucji państwowych, aparatu propagandowego na tle tej 11-tysięcznej emigracji powinno stanąć przed sądami polskimi, a nie być przywoływani jako ofiary Katynia na tej samej miarę. Dajemy się manipulować, dajemy się wodzić za nos, dajemy się wyprowadzić na manowce. To jest ostatni moment dla państwa polskiego i dla narodu polskiego, żebyśmy wzięli swoje sprawy w swoje ręce. Jeśli dojdzie do tego, także w Polsce, że każdy, kto nosi medalik na zewnątrz, każdy, kto ma jakieś symbole chrześcijańskie, będzie ścigany na ulicy i potępiany, że jest nietolerancyjny, to wtedy może być za późno. Zobaczcie państwo, co się dzieje w krajach zachodnich w tej chwili. Ale też, co przychodzi do nas. Jeśli w polskim domu na oknie jest pajęczyna, to służby państwowe mają prawo przyjść i zabrać dzieci, bo są chowane w brudzie. To, że te dzieci są szczęśliwe, że mają rodziców, nie ma dla tych instytucji państwowych znaczenia. Te dzieci można oddać Biedroniowi i jego przyjacielowi na wychowanie, bo oni zapewnią im godziwe warunki, a polska rodzina nie. Zresztą po co rodzina? Wystarczy dwóch rodzicieli, tej samej pci. Będzie nowe małżeństwo, prawda? Chcą mieć dzieci, nie mogą mieć, więc chcą zabierać nasze dzieci.
ale niech sobie robią te dzieci, my jesteśmy tolerancyjni. Jeśli im nie wychodzi, to znaczy, że nie z tej strony zaczynają. Niech się nauczą. Ludzkość już to przećwiczyła i wie. I bądźmy normalni, bo jesteśmy u siebie. Dziękuję bardzo. W okazji chciałem podać książkę pana Leszka Żołowskiego Mito przeciwko Polsce, która jest tutaj do nabycia, jeśli ktoś z Państwa nie nadał, a byłby zainteresowany autografem pana redaktora, to ja zapraszam. I czy mają Państwo jakieś pytania? Pan zapytał listę tych, którzy się byli przeciwko budowie pomnika. Pan nie powiedział bardzo istotnej rzeczy, tego nie wiem, ja nie było od początku. Tam przepada się roi od potomków członków czy założycieli Komunistycznej Partii Ukrainy Zachodniej. I to byli Żydzi, którzy dzisiaj są w Polsce w bardzo wysokich organach władzy. Tak, i tam, gdzie mamy konkretną wiedzę, gdzie wiemy, że to jest prawda, a nie tam jakieś zmyślenie, to mówmy o tym otwarcie i się nie ma czego wstydzić. Bo prawdy nie wolno się bać. Jak się będziemy sami chować i chować głowę w piasek, to nas nie ma w tym momencie. Panie Leszku, mamy takie pytanie. Dosłownie parę zdań. Chcielibyśmy, żeby pan przeczytał. Mamy taki problem tutaj w Głogowie. Nie wiemy, co z tym zrobić. Znaczy, prawnie pan już nie możemy nic zrobić. To zrobić tą opinię, prawda? Przybyłby pan tak prawie, jak można przeciwdziałać, jak można walczyć z czymś takim. Jaki problem? Jakby pan sobie przeczytać dosłownie parę zdań. Biuletyn SLD na temat tych żółtych. To biuletyn SLD. Z tego mamy świetne powody. Może pan przeczytać. Biuletyn SLD, tak? Czyli. Może pan to przeczytać. Chodzi tu miejscowym komunistom o obchodzenie Dnia Żołnierzy Wyklętych. Twierdzą, że gdyby wygrali żołnierze wyklęci przez nich, to nie byłoby polskiego Głogowa, Wrocławia i tak dalej. Ja o tym mówiłem, jaki był program naszych niepodległościowców. To był program tuż przedwojenny i cały wojenny. To, że granice są teraz takie, jakie są, to była wola Stalina. Natomiast komuniści z Polski takiego programu w ogóle nie mieli. I oni tej Polski nie chcieli. Przed wojną Komunistyczna Partia Polski nie obejmowała ziem zaboru niemieckiego. Działała Komunistyczna Partia Górnego Śląska. Na terenie Wielkopolski Pomorza działała Komunistyczna Partia Niemiec. Polska dla nich to było tylko trochę w środku. I to nawet nie była Polska, tylko to miała być Republika Sowiecka, tak nazwana. Im nie chodziło o to. Moczar w 1948 roku. Jako wiceminister bezpieczeństwa publicznego, pisząc do swoich władz, zwierzchnich, do centralnych organów partii, napisał tak. Polska to jest powiedzenie dla narodu. Tak naprawdę to my jesteśmy obywatelami sowieckimi, a nasze granice to są teraz na Łabie, a w przyszłości na Pirenejach, a później cały świat. To była międzynarodówka komunistyczna od początku do końca antypolska. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w maju 1945 roku, 21-2 maja 1945 roku, dosłownie kilka dni po zakończeniu działań wojennych w Europie, odbyło się tajne plenum KC Polskiej Partii Robotniczej. I tam komuniści obradują i mówią sobie szczerze prawdę, bo to jest tylko między nimi i tylko dla nich. I tam pada postulat, co zrobić, żeby Sowieci się nie wycofali z ziem polskich, bo oni sobie nie poradzą. Stalin się z nich śmiał. Gdyby nie Armia Czerwona, to reakcja by was czapkami przykryła. On drwił z nich. I Gomułka, Bierut, inni mówią, nie wolno dopuścić do wycofania Armii Czerwonej. Ona musi tu zostać, musi pilnować, bo dzięki niej mamy władzę. Ale tą władzę oni chcą realizować w sposób bardzo specyficzny. Grzegorz Korczyński, prawdziwe nazwisko Stefan Kilanowicz, wówczas szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku w stopniu pułkownika zgłasza postulat odbudować w Polsce krematorie. A Gomułka na niego krzyczy. Towarzyszu, nie możemy powielać gestapowskich metod, bo jak to by w świecie wyglądało? Ale gdyby nie to, że bali się konsekwencji propagandowych, to byli skłonni nadal palić ludzi w piecach za inne poglądy. To się stało z Korczyńskim. Ktoś taki, kto objawia takie skłonności, kto ma takie poglądy, powinien być skierowany albo do szpitala psychiatrycznego do końca życia, albo stanąć przed sądem za zbrodnicze, ludobójcze poglądy, bo to jest karane w świecie.
I rzeczywiście Korczyński stracił stanowisko, przestał być szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i przestał być pułkownikiem. Dlaczego? Dostał stopień generała brygady i nominację na wiceministra bezpieczeństwa publicznego. Raczej chyba niebezpieczeństwa. To jest prawdziwe oblicze, to jest prawdziwy rodowód tych, którzy dzisiaj mówią, że oni są w sojuszu lewicy demokratycznej. Gdzie oni demokrację widzieli? Kiedy? Jaka to była demokracja? Po wojnie zamordowali około 100 tysięcy ludzi. Większość z nich nie ma swoich grobów. Najwybitniejszą polską elitę usunęli całkiem z Polski. Nie przez emigrację, nie przez wyrzucenie, przez wymordowanie i zajęli ich miejsca. Nie byłoby tych różnych dziadów, którzy podpisują takie apele, bo nie byłoby takich sytuacji. Polska byłaby normalna, a Polacy byliby u siebie. A my mamy cały czas nad sobą garb. Oni nam mówią, że oni nas do Europy wprowadzali. Miller się tym szczyci. Oni nas z Europy w 1944 roku wyprowadzili, a wróciliśmy sami. I wracając, powinniśmy ich wszystkich zostawić w Związku Sowieckim, żeby za nami nie szli. A można to z tym walczyć, czy tylko czytać i... Można. Jest bardzo wiele możliwości. Po pierwsze, trzeba o tym pisać, pokazywać ludziom, że to jest kłamstwo. Można chodzić na ich zebrania, zabierać głos. Niech powie to głośno, niech powtórzy, niech poda argumenty. Niech powie, jaki był program PPR-u w 1945 roku. Dlaczego mieli pomysły, żeby palić ludzi w piecach? Niech zaprzeczy. To jest wydane drukiem, oficjalnie, przez Instytucję Polską Naukową. To są dokumenty archiwalne. Są rozkazy roli Żymierskiego, wojskowe, gdzie on nakazuje swoim dowódcom w czerwcu 1945 roku popełnianie zbrodni wojennych. Nakazuje rozstrzeliwać ujętych żołnierzy niepodległościowych, nie stawiania przed sądem. A przed sądem mają być stawiane ich rodziny, dzieci niepełnoletnie. To byli ludzie o instynktach zbrodniczych, to byli bandyci i ci bandyci nami rządzili. Jeśli dzisiaj Jaruzelski jest chory, jak są sprawy sądowe, a jest zdrowy i pije wódeczkę z Kwaśniewskim albo z Millerem, jak są przerwy między rozprawami, to jest fikcja, że mamy państwo prawa. Mamy państwo, które nie chroni naszych interesów i które nie dba o nasze bezpieczeństwo. Bo tak długo, jak zbrodniarze nie są ukarani, to my nie jesteśmy bezpieczni. Bo wtedy to jest sygnał dla następnych, że można, bo nic za to nie grozi. Jeszcze w imieniu nas publicznie zgromadzonych mam zaszczyt zaprosić pana Zaborowskiego i osoby towarzyszące, by zwiedzili pomnik zbudowany właśnie w Głogowie, który się nie udało na razie w Warszawie. Dziękuję bardzo. Niech to na pewno zobaczę. Klaski również zachęcają i obowiązują do zwiedzenia. Bardzo jeszcze raz serdecznie. Dziękuję. Do zwiedzenia tu niedaleko. Proszę, odnośnie, chciałem pytanie odnośnie akcji Wisła. Spotkałem się z takimi publikacjami, że komuniści często wytłumaczyli akcję Wisła, że to były pomysły obozu narodowego, które oni podchwycili. I później te pomysły rozwijali. Czy pan się spotkał z takimi publikacjami, czy z drugiej strony, czy gdzieś w publikacjach obozu narodowego z czymś takim pan się spotkał? Czy to można czymś udokumentować i wtedy poprzeć? Czy jest to prawdą, czy jest to wyłącznie kłamstwo? Obóz narodowy nie miał nic wspólnego z takimi akcjami, bo po 1944 roku było to najbardziej ścigane, prześladowane i mordowane ugrupowanie polityczne. To była polska elita, którą komuniści zamordowali. Robili to, co robili na własną odpowiedzialność, jako oni, jako komuniści. I pamiętajmy też o tym, że dowódca tej akcji, operacji Wisła, generał Stec, był Ukraińcem, komunistą ukraińskim. Także niech idą z pretensjami do swoich, a nie do nas. To są takie różne plotki, ale nie ma na ten temat konkretów. Ja myślę, że dużo spraw można było załatwić jeszcze z Jelcynem. Gdybyśmy mieli normalnego prezydenta, a nie bolkującego, tankującego i pewnego siebie balona, to myślę, że byśmy załatwili pewne sprawy. I może nawet tą. To też człowiek miał takie pochodzenie.
ale były władze naprawdę nie na poziomie. I jakie to były władze, to dzisiaj widzimy, jak się potrafią kłócić. O kość, o starego kartofla, o zasługi. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który teraz sobie przez ustami Henryki Krzywonos przypisuje całe sprawstwo strajku w sierpniu 80 roku, będąc przedstawicielem, jednym z najwyższych przedstawicieli polskich władz, prawie codziennie lata samolotem do Gdańska, tam gdzie mieszka, żeby pieska na spacer, na trawnik wyprowadzić. Płacimy na to. I to jest według nich normalne. Henryka Krzywonos, która jest pokazywana jako przeciwieństwo Anny Walentynowicz, której nie ma, tej Anny Solidarność, to ona na swoich niewielkich cielesnych kształtach utrzymała strajk. To ona była tą osobą, która zagrzewała robotników do walki. Ona tego pilnowała. Jak jej zabrakło, to przyszły hieny i drapią po niej spuściznę. O Henryce Krzywonos mówi się w ten sposób, że pracując w zakładach komunikacyjnych w Gdańsku, była łamistrajkiem. Jako jedyna wyjechała z zajezdni na miasto. I robotnicy, wkurzeni tym, co ona robi, wyłączyli prąd. I jej tramwaj stanął na skrzyżowaniu, zablokował ruch. I mamy wielkiego, no wielkiego rzeczywiście, bohatera narodowego. Ale to jest poziom tych ludzi, o co oni się kłócą. Jak? I naszym kosztem. Jak Wałęsa mówi, że miał mieć operację w Stanach Zjednoczonych na serce, że on pieniądze będzie w Polsce zbierał, bo on nie ma 100 tysięcy złotych. On chciał składkę sobie zrobić z nas jeszcze. Pośmiewisko. Facet, który bez przerwy siedzi na Florydzie, fotografuje się z jakimiś panienkami, ma gacie, no na szczęście nie stringi, ale tam coś podobnego i opala się i obżera się naszym kosztem. I oni mówią, że oni nam wszystko dali. On przeskoczył przez płot. Jak ludzie mówią, że nie przeskoczyłeś, tylko cię przywieźli motorówką, to przez lata zaprzeczał. A teraz mówi tak, sobowtóra przywieźli, łapcie go, bo on mnie kompromituje. No to łapmy go, jak nie złapiemy sobowtóra, to złapmy oryginał. Już. Proszę pana, odnośnie pana marszałka Senatu. 3 czy 4 lata temu w Sygnałach Dnia, to jest 7.15, powiedział coś bardzo interesującego, co się pokrywa z tym, co dzisiaj mówimy. Proszę zwrócić uwagę, po wyborze Wojtyły na papieża zaplanowaliśmy Wałęsę na przewodniczącego. Proszę państwa, to jest 78 rok. A więc to Boże Nasza Solidarność ktoś wymyślił wcześniej, a zrealizował w 80 roku. To jest bardzo istotne. Ja do tego dorzucę jeszcze coś. Prawda? Później na 30-lecie podpisania umów gdańskich ponownie w Sygnałach Dnia występuje pan Borusewicz i mówi w takim małym, skromnym gronie kameralnym zrobiliśmy sobie spotkanie i skomentował to, proszę pana, w ten sposób. Nie wiedziałem, że ruszymy z posad bryłem świata. Coś mówi komuś to, nie? Jakub Berman, który po 1944 roku był zaledwie sekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów, czyli żadna rola, ale jednocześnie członek biura politycznego, nadzorca nad aparatem bezpieczeństwa, nad sądownictwem, w wywiadzie z dziennikarką w drugim obiegu w latach 80. zapytany przez nią, że przecież no, pan był kimś na tle tej całej elity komunistycznej, kimś wyjątkowym, studia przedwojenne, bogata, burżuazyjna, żydowska rodzina, niezwykle bogata, ojciec przyjął wielkie wydawnictwo Hind. Pan był kimś, a oni to tacy byle jacy. Dlaczego pan nie stał na czele? On mówi, córuś, nieważne jest, kto stoi na czele, ważny jest ten, kto z tyłu za sznureczki ciągnie. No i to się odbywa w historii przez wieki, zawsze. Ważniejsze jest to, co jest za kulisami, a nie to, co widać. Odmówi, zaplanowaliśmy Wałęsę na przewodniczącego. Czyli ta masoneria sterowała tym. Prędzej bezpieka. Coś jeszcze dobrze, to poprosimy pana. Ostatnie pytanie i kończymy. Pan ma taką ogromną wiedzę na temat tych narodowych sił zbrojnych. Ja chciałem zapytać, gdzie na przykład my moglibyśmy szukać, bo pan wie, szuka tej informacji, żeby te informacje były prawdziwe. W internecie jest dużo informacji nieprawdziwych. Gdzie tam nieraz, gdzie na przykład my musimy, ja bym mógł na przykład gdzieś poszukać, czy też w jakichś archiwach trzeba gdzieś się starać specjalnie, żeby takich informacji sprawdzonych, żeby miał dowód na to, żeby pokazać taką informację, proszę. Byłem tutaj, wziąłem, proszę, jest tak, jest, bo on powie, ten napisał taką książkę, ten napisał taką książkę i co? I ja się mogę powołać na jakąś książkę, ale gdzie dowód? Chciałem mieć dowód na przykład, że mógł coś takiego wziąć i pokazać tej osobie, z którą rozmawiam, że jest, było tak. Jest coraz więcej publikacji normalnych, opartych na źródłach archiwalnych. Moi młodsi koledzy
już dużo rzeczy napisali, jest udział Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim. To była jedyna formacja, którą w powstaniu generał Antoni Chruściel-Monter, dowódca powstania, ocenił najwyżej. Powiedział, że formacje ideowe, nie te czysto wojskowe, ale ideowe, były lepsze od pozostałych, bo wytrwały do końca. O największym zgrupowaniu powstańczym, Chrobry II, zgrupowaniu NZ-owskim, napisał w sprawozdaniu na koniec powstania: wy jedyni nie oddaliście Niemcom ani piędzi ziemi. Od pierwszego do ostatniego dnia powstania jednostka frontowa, tam dowódcą kompanii był rotmistrz Witold Pilecki. Jest publikacja też naukowa o propagandzie Narodowych Sił Zbrojnych. Są publikacje już profesora Marka Chodakiewicza o Lubelszczyźnie. Jest tego coraz więcej. Jest portal Narodowych Sił Zbrojnych. Jest Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który już kontynuuje tą tradycję, bo tych prawdziwych NZ-owców, uczestników II wojny i tego podziemia powojennego zostało bardzo niewielu. To są ludzie już bardzo wiekowi, ale przyszło drugie, trzecie pokolenie, które to robi. Tych publikacji będzie coraz więcej. Są wydawane pozycje źródłowe, czyli dokumentacyjne. Ja w latach 90. wydałem 3 tomy dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych. Teraz prawdopodobnie będzie nowa, rozszerzona edycja, większa, nowa, poprawiona, uzupełniona. Wyszła 3. edycja albumu Żołnierze Wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne w Polsce po 1944 roku. To już jest taka olbrzymia księga ze zdjęciami, z opisami organizacji, z biogramami ludzi, z wydarzeniami. Naszym zamiarem, jak to pierwszy raz robiliśmy, to był 99 rok, było stworzenie takiej publikacji, która byłaby dla dziadka i wnuczka. Czyli to nie chodziło o jakiś wysoki poziom naukowy, jakieś napuszone słowa, tylko o rzecz, która chwyta i trafia do serca. Napisanie prawdy w skróconych artykułach o organizacjach, biogramy najważniejszych ludzi, pokazanie ich fotografii. Często to są jedyne fotografie i ich losy. Ci żołnierze po wojnie, jeśli przeżyli, byli w więzieniach komunistycznych, siedzieli nawet ponad 20 lat w więzieniach. Wychodzili w połowie lat 70. z więzień w PRL-u. Już dawno było, wydawało się normalnie, a oni jeszcze byli prześladowani. Także tych publikacji trzeba szukać. Ale czytać tak naprawdę, jak ktoś się już bardzo interesuje, to trzeba wszystko. Przeciwników też. Żeby wiedzieć, co o nas myślą, co o nas piszą, jakie mają argumenty i jakim fałszem się nadal posługują. Jest taki portal, robiony anonimowo przez nieznanych sprawców, jak to się kiedyś nazywało. Nazywa się Żołnierze Przeklęci. I oni szydzą ze wszystkich naszych bohaterów. Po prostu szydzą, kpią sobie. Ja im cały czas proponuję. Stańmy przed publicznością. Przyjdźcie, 10, 20, ile chcecie. Weźcie wszystkie swoje książki. Ja mogę być sam. I rozmawiajmy przed publicznością normalnie. I będziemy o tych sprawach, które wy nagłaśniacie, że to byli zbrodniarze, że to ludzie nie zasługują na taki szacunek, będziemy o tym rozmawiać. Ja będę miał swoje argumenty, wy przytoczycie swoje. Zobaczycie, jak będzie reagowała sala. Ale nie, bo musieliby się ujawnić, kim są, i musieliby przyjść z konkretną wiedzą. Łatwo się pluje za płot. Jak ktoś przechodzi, można go opluć. Ale stanąć przed kimś twarzą w twarz i mu napluć, to nie każdy ma odwagę. Oni tej odwagi nie mają. I to jest jakiś sygnał, że do tej normalności wracamy, bo oni schodzą do podziemi. I tam jest ich miejsce. Trzeba ich wykopać na zawsze do podziemia. Ale czytać trzeba wszystko. Panie redaktorze, no, pytanie jakby takie problemowe. Skąd się bierze ta asymetria w stosunkach polsko-ukraińskich? Ona jakoś przypomina mi tą asymetrię w stosunkach polsko-niemieckich, chociaż to jestem w stanie zrozumieć. Bezinteresowność, powiedzmy. Ale skąd się bierze ta tutaj asymetria? Przecież no, chodzi o prawdę. Bierze się z polityki państwa. Jeśli państwo chce mieć stosunki z sąsiadem, to musi je mieć na zasadzie równoprawdy. Mamy takie same prawa i obowiązki my i takie same prawa i obowiązki nasz partner. Jeśli my we wszystkim ustępujemy i mówimy, że być może w przyszłości coś za to dostaniemy, że może oni kiedyś coś zrobią dla nas, to znaczy, że my oddajemy pole. Były takie wypowiedzi, nie bardzo publikowane, Kwaśniewskiego i jego otoczenia z lat 90., gdy on był prezydentem, gdy dochodziło do różnych transakcji z Ukraińcami, za które oni nie płacili. A komuna, ta neokomuna tłumaczyła to w ten sposób, no ale może kiedyś nam za to zapłacą. To jeśli pan pójdzie handlować, będzie pan sprzedawał jakieś swoje dobra z ogródka na przykład
i pomyśli pan, że ten, kto od pana weźmie, to kiedyś panu zapłaci, to jest pan albo altruistą, albo jest pan bardzo naiwnym, albo pana na to stać. Jaki status ma polskie państwo? Nie wiem. Czy stać polskie państwo na to, żeby dawać się niepełnoprawnie traktować? Nie wiem. To jest rzecz, która dotyczy polskich obywateli. Nie 10 obywateli, nie 100 obywateli, ale tak naprawdę milionów potomków Polaków z Kresu. To jest znaczna część obecnej Polski także, obywatele. I oni są spychani na margines. Większość w Polsce jest mniejszością cały czas. Jest traktowana gorzej niż mniejszość. Ale to jest nasza wina. Jeśli jest nas więcej, mimo że jesteśmy słabi, że jesteśmy biedni, to jednak jakąś władzę nad tą mniejszością, która nami, tą mniejszością polityczną, która nad nami panuje, mamy. Mamy kartkę wyborczą, mamy protesty, mamy aż do skutku chodzić, protestować i nagłaśniać, że się z tym nie zgadzamy. Tam, gdzie zaczynamy milczeć, gdzie machamy ręką, że no trudno, nic się nie da zrobić, to oni się cieszą. Tam, gdzie się postawimy i gdzie oni wiedzą, że następnego dnia postawimy się jeszcze mocniej i następnego dnia jeszcze mocniej, to to wreszcie pęknie, bo oni tego nie wytrzymają. Ale musi być ten nacisk. Nie może być tak, że taki towarzysz Siwiec, który parodiował Ojca Świętego, jest posłem do Europarlamentu, prawda? Skąd? Z Kalisza bodajże. Miejscowa społeczność go wybiera cały czas. Tak jakby puszcza to wszystko w niepamięć. Czy powinna? Czy nastąpi jakieś otrzeźwienie? Myślę, że tak, ale do tego jest potrzebna polityka informacyjna. Jak nie ma tego w gazetach, nie ma tego w mediach, to róbmy ulotki, róbmy kampanie informacyjne wokół siebie, w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół. Informujmy dalej. Można pewnych telewizji nie oglądać, można w pewnych rzeczach nie uczestniczyć i ten czas poświęcić na samowiedzę i na edukację swoich najbliższych. Kiedyś było tak, że dzieci się uczyły w domu tego, czego nie było w szkole. Dzisiaj w szkole znowu nie ma bardzo wielu rzeczy. Ale tragedią jest to, że nie ma też tego w domu, bo ludzie myślą, dziecko chodzi do szkoły, to tam wszystko dostanie. Dostanie wszystko, co najgorsze, ale nie dostanie tego, co jest mu najbardziej potrzebne.